Mamy już, widzę, kochani, pierwszą osobę. Także jeśli by nie było mnie słychać, to proszę o informację. Mam nadzieję, że mnie słychać i mam nadzieję, że mnie widać. Witam Was po raz kolejny na moim live'ie. Generalnie przygotowałam troszkę materiału, trochę chyba za dużo tego wszystkiego jak na jeden live. No ale postaram się jakoś w miarę sprawnie to wszystko omówić. Postaram się mówić mniej więcej w takim schemacie, jak opisywałam, czyli najpierw porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda sen, jak wygląda architektura snu, czym jest asymetryczność snu. Dalej sobie, kochani, omówimy adenozynę, jak wygląda, jeśli chodzi o czym jest adenozyna i o dzięki Kuba za informację. Dziękuję. Także porozmawiamy sobie o adenozynie, porozmawiamy sobie o rytmie okołodobowym, bo tak naprawdę czynnikami, które najbardziej będą decydować o naszym śnie, to jest właśnie poziom adenozyny i właśnie jest dbałość o nasz rytm okołodobowy. Dalej, kochani, parę słów na temat suplementacji melatoniny, na temat światła również, na temat supresji światła, znaczy supresji melatoniny przez światło, trochę o drzemkach i troszkę sobie porozmawiamy o paleniu marihuany i piciu alkoholu, jak to wpływa na nasz sen. Na końcu oczywiście w podsumowaniu dostaniecie ode mnie wskazówki i rady, co takiego robić, żeby ten sen rzeczywiście zoptymalizować. I podzielę się także literaturą, z której ja korzystałam, książkami, z którymi warto się zapoznać. I jeszcze na Wasze pytania odpowiem też na samym końcu. Chyba że rzeczywiście będą to jakieś krótkie pytania, które mnie nie wytrącą z rytmu mówienia, to nie ma problemu, będę odpowiadała w trakcie. Komputer mam odpalony, także żeby tam mi nic nie uciekło. W razie co, jeśli tych pytań będzie dużo, to będę miała do nich dostęp. Dobra, słuchajcie, także lecimy z tematem, więc generalnie jeśli chodzi o to, co się nie dzieje, jeśli my nie dosypiamy. Regularny sen, który trwa krócej niż 6-7 godzin na dobę, niestety, ale niszczy nasz układ immunologiczny, ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Za mało snu to również najpoważniejszy czynnik, jeśli chodzi o zachorowanie na choroby neurodegeneracyjne. Czy to jest głównie choroba Alzheimera, ale także choroba Parkinsona, ponieważ u osób z zaburzeniami snu rzeczywiście w mózgach znaleziono nieprawidłowe złogi alfa-synukleiny, czy splątków tału, czy właśnie beta-amyloidu, który jest tutaj związany głównie właśnie z chorobą Alzheimera. Oprócz tego niedobór snu niszczy także naszą wrażliwość na insulinę. Ja tutaj, pamiętacie, w ostatnim live przedstawiłam kilka badań, jak to wygląda, co się dzieje, jeśli my nie dosypiamy. Pozwolę sobie je tak króciutko przypomnieć, więc pierwsze badanie, które było prowadzone na osobach, które śpią 4,5 godziny na dobę i jeśli taka osoba będzie spała przez cały rok 4,5 godziny na dobę, nawet jeśli pozwoli sobie na miesięczne wakacje, którym załóżmy ten cały okres odeśpi, bo tak się nie da, ale załóżmy, że gdzieś tam wtedy sobie na tą większą ilość snu pozwoli, no to taka osoba jest w stanie nabrać 7 kilo. I to oczywiście nie jest niestety masa mięśniowa, ale jest to tkanka tłuszczowa. To było pierwsze badanie. Drugie badanie, które przedstawiłam, było to badanie na osobach, które były na diecie redukcyjnej i przez to, że nie dosypiały, jeśli chodzi o kompozycję ciała, to tak naprawdę gubiły bardzo dużo masy mięśniowej, a nie tkanki tłuszczowej. No i jeszcze jedno badanie, które też warto tutaj przytoczyć. Wiesz co, Aniu, słuchaj, oglądaj, bo ja będę o tym mówiła, jeśli chodzi o to wybudzanie. Także być może znajdziesz odpowiedź tutaj na swoje pytanie. Także oglądaj i jeśli nie, to postaram się jeszcze tutaj doprecyzować. Więc to badanie, o którym mówię, było to badanie na osobach zdrowych. Te osoby były to całkowicie miały bardzo dobrą wrażliwość na insulinę. Nie dosypiały przez tydzień czasu. No i po tym tygodniu rzeczywiście powtórzono badania i okazało się, że tak naprawdę ich wyniki wskazywały na to, że po prostu oni już mają poziom przedcukrzycowy. Także rzeczywiście ta insulinooporność była zaawansowana, a przypominam, że nie dosypiali tylko przez tydzień czasu. No i dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak też się dzieje, że po pierwsze jest pogorszona wrażliwość na insulinę, po drugie pamiętajcie też, że jeśli nie dosypiamy, to mamy rozregulowany ośrodek głodu i sytości, czyli nasza leptyna, hormon sytości, jest w podłodze, natomiast grelina, czyli hormon głodu, szybuje pod sufit i dlatego gdzieś tam osoby, które nie dosypiają, mają bardzo często zachcianki i tak naprawdę tej sytości po prostu nie ma.
Oprócz tego niedobór snu wpływa na nasz mikrobiom. O tym też będę mówić, bo tak naprawdę nasz mikrobiom jelitowy również podlega rytmom okołodobowym, tak samo jak nasze ciało. Choroby serca przy niedosypianiu też się pojawiają i oczywiście różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, czy to jest depresja, czy to są jakieś lęki, czy to są myśli samobójcze. Tak naprawdę, słuchajcie, nie ma zaburzenia psychicznego, gdzie nie byłoby problemów ze snem, czyli każda choroba psychiczna wiąże się z deprywacją snu. Ludzie, którzy śpią krócej niż 7 godzin na dobę, szybciej umierają. Tak samo jak tutaj otyłość jest takim przyspieszonym modelem starzenia się, również deprywacja snu będzie do tego należeć. Nie istnieje w naszym organizmie ani w naszym umyśle proces, który nie byłby optymalizowany przez sen. Czyli tak naprawdę na sen sen wpływa na wszystkie procesy, na naszą regenerację, na nasze funkcjonowanie, na nasze myślenie, na wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. I teraz takie pytanie, skąd wiem, czy śpię wystarczająco dużo? Więc jeśli na przykład mamy już jakiś swój rytm, bo oczywiście wiadomo, że tak samo jak powinniśmy jeść w odpowiednim oknie żywieniowym, tak samo powinniśmy spać w odpowiednim oknie żywieniowym. I jeśli śpimy w tym naszym oknie żywieniowym, powinniśmy tak naprawdę budzić się przed budzikiem. Jeśli nie budzimy się przed budzikiem, to znaczy się, że tego snu jest dla nas za mało. Zapadamy, słuchajcie, w sen tak naprawdę, bo sen to nie jest po prostu taki stan, w którym my tracimy świadomość i tak naprawdę nic się nie dzieje. My, słuchajcie, zapadamy w sen, żeby naprawić to, co zepsuliśmy w trakcie czuwania. Szczegółowo sobie zaraz będziemy o tym rozmawiać. I teraz tak, jak wygląda architektura snu? Bo tak jak powiedziałam, sen nie jest po prostu, że tak powiem, tym traceniem przytomności, tylko sen ma swoją określoną architekturę, określone schematy tam się odbywają, więc nasz sen składa się z dwóch faz. To na pewno wszyscy wiecie, że mamy fazę REM, czyli sen o szybkich ruchach gałek ocznych i fazę NREM, czyli sen o wolnych ruchach gałek ocznych. Najpierw sobie pozwolę omówić fazę REM, bo jest ona dla mnie bardziej ciekawsza niż faza NREM, więc generalnie jeśli chodzi o fazę REM, jest ona zwana też także snem paradoksalnym, dlatego że w trakcie tej fazy mózg ma taką samą aktywność jak w stanie czuwania, chociaż śpimy, a niektóre obszary mózgu mają nawet tą aktywność o 30% razy większą niż w stanie czuwania. Tak naprawdę w śnie sen REM to jest ten etap, gdzie głównie pojawiają się marzenia senne. Te marzenia senne to jest taki trochę nasz taki groteskowy i trochę dziwaczny korowód naszych autobiograficznych wątków. Śnimy zarówno o tym, co było w niedawnej przyszłości, jak i o tym, co wydarzyło się gdzieś tam dalej w przeszłości, ale zawsze to są jakieś takie sny dotyczące właśnie, czy też właśnie przyszłości, jeśli o czymś myślimy. Zawsze to są jakieś wątki autobiograficzne. I co się dzieje? Więc generalnie na kilka sekund przed rozpoczęciem fazy REM i w trakcie już fazy NREM nasze ciało zapada w tak zwaną atonię, czyli po prostu, mówiąc polskim językiem, jesteśmy sparaliżowani. Jedynymi organami, które nie są sparaliżowane w trakcie fazy REM, to są właśnie mięśnie gałek ocznych, żeby te nasze gałki mogły sobie latać od lewej do prawej strony, oraz mięśnie ucha wewnętrznego. I po co tak się dzieje? No generalnie można powiedzieć, że mózg paraliżuje ciało po to, żeby mógł bezpiecznie śnić. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład śni wam się, że wyskakujecie przez okno. No i jeśli byście by nie byli sparaliżowani, no to rzeczywiście przez to okno moglibyście wyskoczyć. I teraz jeśli chodzi tutaj o to, jak ta faza REM, co się w tej fazie REM dzieje w naszym umyśle, więc faza REM jest głównie odpowiedzialna za inteligencję emocjonalną. Czyli tak naprawdę w tej fazie nasza inteligencja emocjonalna zależy od tego, czy tej fazy REM jest wystarczająco, czy nie jest wystarczająco. Jeśli osoba ma za mało fazy REM, no to będzie to osoba rzeczywiście, która ma problem z tymi emocjami, jest rozchwiana emocjonalnie i jej wrażliwość emocjonalna wzrasta. Po drugie, faza REM również odpowiedzialna jest za kreatywność, czyli na przykład, jeśli mamy jakiś problem, ja pamiętam, za dzieciaka mieliśmy z bratem na wideo kasety z Przeminęło z wiatrem i tam był taki motyw, że Scarlett, nie wiem czemu to zapamiętałam, ale to akurat zapamiętałam, że Scarlett O'Hara oczywiście miała jakiś problem chyba dotyczący jej Red Butlera, czy tam nie wiem, czegoś innego. No i ona powiedziała coś takiego, że pomyślę o tym jutro, czyli generalnie chodzi o to, że, zresztą wy sami też z autopsji pewnie to wiecie, że jeśli macie jakiś problem,
który wydaje Wam się naprawdę wielki, jeśli się z tym prześpicie, to albo po prostu znajdziecie rozwiązanie na ten problem, albo gdzieś tam ten problem okazuje się, że tak naprawdę nie jest taki wielki i nie przerasta Was aż tak bardzo, jak przerastał Was w dniu poprzednim. I tu właśnie pomaga nam faza REM. Dalej, kochani, jeśli chodzi o kolejną fazę, więc kolejną fazą jest faza NREM, czyli sen o wolnych ruchach gałek ocznych. I teraz tutaj tą fazę NREM dzielimy na takie cztery cykle. Więc pierwszy i drugi cykl to są cykle, które są słabsze, natomiast trzeci i czwarty cykl to jest właśnie ten wolnofalowy sen głęboki. I teraz co się dzieje w trakcie tych cykli? Jeśli chodzi o to, w jaki sposób się mierzy głębokość tego snu, to mierzy się to na podstawie wybudzania się danego osobnika, tak? Czyli oni po prostu w taki sposób to badali, że im łatwiej go obudzić, tym rzeczywiście ta głębokość snu jest, ten sen jest płytszy. No i dobra, i teraz tak, co się dzieje w tej fazie NREM? Więc w fazie drugiej, czyli w tej płytszej, mamy do czynienia z tak zwanymi wrzecionami snu. Wrzeciona snu to są takie momenty, kiedy nasz mózg, o to oczywiście widać na falach EEG, on wykazuje rzeczywiście większą aktywność. I w tym momencie, w tych wrzecionach snu, dzieje się to, że po prostu z naszego hipokampu, czyli to jest, przypominam, hipokamp to jest magazyn pamięci krótkotrwałej, czyli tam lądują takie rzeczy jak na przykład lista zakupów, czy imiona nowo poznanych osób, czy to, gdzie na przykład samochód na parkingu zostawiliśmy. Czyli z tego hipokampu przenoszone są te nasze wspomnienia do magazynu pamięci długotrwałych, czyli do kory. I to się dzieje w tych wrzecionach snu. I generalnie też zaraz będę mówiła, nie chcę Wam za bardzo namieszać, ale na razie sobie zapamiętajcie to, że najwięcej tego snu, właśnie tego lekkiego fazy NREM, mamy tuż przed przebudzeniem. To jest już w ostatnim etapie naszego snu, kiedy już na dworzu generalnie zaczyna się robić jasno. Oczywiście no teraz to trochę inaczej wygląda, ale po prostu tuż przed przebudzeniem to jest, tak? Czyli to mamy tą fazę tego snu płytkiego. Natomiast w fazie snu głębokiego następuje tak zwana konsolidacja pamięci, czyli tak jakbyśmy kliknęli sobie zapisz, tak? Czyli to to najważniejsze zapamiętywanie, czyli to się dzieje w fazie snu głębokiego i najwięcej tego snu głębokiego mamy na samym początku snu, czyli właśnie w pierwszym cyklu i w drugim cyklu, zwłaszcza w pierwszym cyklu tego snu głębokiego jest najwięcej. I teraz jeśli chodzi o to, co się dzieje z wiekiem, no niestety z wiekiem następuje deficyt tych naszych wrzecion snu i w wieku 60-80 lat już ten deficyt sięga jest na poziomie 40%, czyli jak widzicie, no dosyć sporo to wynosi, jeśli chodzi o tą pamięć krótkotrwałą. Również te ośrodki, też o tym będę mówić, ale te ośrodki, które odpowiadają za sen głębokofalowy, to ulegają atrofii też w pierwszym etapie tego naszego starzenia się mózgu. I teraz jakbyśmy sobie mieli to, słuchajcie, tak podsumować, to jak to wygląda. Więc generalnie stan czuwania to jest taki etap, w którym my doświadczamy i poznajemy świat. Faza NREM to jest taki etap, w którym te nasze wspomnienia, te nasze doświadczenia przechowujemy i wzmacniamy. I też jakieś umiejętności, których nabyliśmy. Natomiast faza REM to jest taka integracja tych obu tak jakby poziomów. Właśnie na podstawie tego dokonujemy twórczych jakichś wniosków i właśnie znajdujemy tutaj też rozwiązania naszych problemów, czyli to jest to, o czym ja mówiłam. Dobra, i teraz słuchajcie, jeszcze trochę a propos snu. Generalnie pierwsza część naszego snu to jest regeneracja ciała. Druga część naszego snu to jest regeneracja mózgu. Jest to takie troszkę przystosowanie ewolucyjne, gdyby na przykład organizm miał bardzo mało czasu, mógł przeznaczyć na ten sen, to żeby rzeczywiście to ciało mógł sobie zregenerować, bo właśnie wiadomo, że no powiedzmy sobie, że dla biologii ważniejsze jest ciało niż umysł i rzeczywiście to ciało się w pierwszym etapie snu regeneruje. I w pierwszym etapie snu, właśnie w tym głębokim śnie, też produkujemy hormon wzrostu, który za tą regenerację naszych komórek odpowiada. I czym jest ta asymetryczność snu, o którym ja tutaj wspominam? Więc śpimy generalnie takimi cyklami. Każdy cykl trwa 90 minut.
Tych cykli jest 5 w ciągu naszego całego snu, więc na tej podstawie już sobie możecie wyliczyć, że taka długość snu powinna trwać około rzeczywiście 7,5 godziny. Pominięcie któregoś z cykli powoduje, pominięcie już jednego cyklu powoduje, że mamy nasz rytm okołodobowy już zdesynchronizowany. Wystarczy tylko jeden cykl, czyli wystarczy spać o te 90 minut krócej i już ten rytm okołodobowy ulega zakłóceniu. I teraz jak to wygląda? Więc ja tutaj, słuchajcie, mam taki schemat, tylko że na tym schemacie to pewnie wy nic nie zobaczycie, ale generalnie chodzi o to, że w tym pierwszym cyklu i drugim, tak jak mówiłam, jest najwięcej tego snu wolnofalowego, głębokiego. Natomiast im bliżej rana, to już jest najwięcej fazy REM. Tak naprawdę ostatni cykl to jest trochę tego snu właśnie drugiego NREM, czyli wtedy, kiedy są żeciona snu, i większość to jest tak naprawdę praktycznie cały to jest faza REM, przepraszam, tak? Czyli ta faza, w której się przypominam, pojawiają te marzenia senne. I teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że tego snu mamy za mało. I teraz albo to jest w jedną stronę, albo to jest w drugą stronę. Czyli na przykład, jeśli my idziemy spać za późno, to nie jest tak, słuchajcie, że powiedzmy, planuję sobie, że pójdę spać codziennie, chodzę spać o 22, a dzisiaj sobie pójdę spać o 24. I to nie jest tak, że jak pójdziemy sobie spać o 24, to my tak jakby ten cykl uruchamiamy o 24. Nie, on już trwa. Czyli my tak naprawdę pozbawiamy się tego pierwszego cyklu snu, czyli tego, gdzie mamy rzeczywiście najlepszą regenerację, gdzie jest ten sen wolnofazowy. Czyli po prostu mamy mniej tego snu NREM. I odwrotnie, jeśli my na przykład pójdziemy spać normalnie, ale wstaniemy za wcześniej, no to mamy za mało snu REM, tak? Czyli po prostu jesteśmy wtedy, wszystko nas wkurza, jesteśmy rozchwiani emocjonalnie, nie mamy pomysłów na życie, no bo tego snu REM było za mało. Tak naprawdę jeśli śpimy o 25% krócej, tracimy już od 60% do 90% aż fazy REM, tylko 25% krócej. No i teraz słuchajcie, niektórzy też w trakcie snu doświadczają takich przebudzeń. I po każdym cyklu, czyli po każdym tym 90-minutowym cyklu, my się przewracamy na drugą stronę, no bo to ciało było sparaliżowane i my mamy prawo się wtedy przebudzić. Natomiast to są takie przebudzenia, których my albo nie powinniśmy pamiętać, albo na przykład, nie wiem, pamiętamy je, bo wstaliśmy na siku, tylko po prostu po tym przebudzeniu od razu zasypiamy. Jeśli my po tym przebudzeniu nie zasypiamy, bądź jeśli tych przebudzeń jest więcej niż 4, no to wtedy już jest to coś, co powinno nas zaniepokoić, że ten sen rzeczywiście nie jest do końca optymalny, tak nie wygląda tak, jak powinien wyglądać. I teraz takie ciekawostki mam a propos zwierząt dla Was. Nie wiem, czy to Was zainteresuje, ale mnie akurat zainteresowało. Więc jeśli chodzi o to, ile śpią zwierzęta, słonie i tygrysy, słonie, przepraszam, śpią 4 godziny na dobę, lwy i tygrysy 15, natomiast nocek myszouchy to jest taki nietoperz, on śpi 19 godzin na dobę i tak naprawdę tylko 5 godzin pozostaje w fazie czuwania. I jeszcze jedna ciekawostka dotycząca ptaków, bo to jest też super fajna rzecz, więc generalnie ptaki jak śpią sobie w takim rzędzie, to te ptaki, które śpią na samych końcach, to one śpią tylko jedną półkulą i jedno oko mają otwarte, żeby gdzieś tutaj pilnować, czy nie zbliża się jakiś tam drapieżnik. I po jakimś czasie obracają się o 180 stopni i wtedy śpią drugą półkulą i drugie oko mają otwarte. Także to są takie ciekawostki, jeśli chodzi o zwierzęta. I teraz słuchajcie, parę zdań na tym, bo to uważam, że też jest fajne, ciekawe i o tym warto powiedzieć, bo może Wam tutaj trochę oczy otworzyć, jeśli chodzi o suplementacji będę Monika mówić. Jeśli chodzi o to, jak wygląda nasz sen w ciągu całego życia, być może to pozwoli Wam zrozumieć na przykład Wasze nastoletnie dzieci, dlaczego one śpią tak, a nie inaczej. Ale zaczniemy sobie od małego dziecka, które tak naprawdę jest jeszcze w brzuchu matki, czyli generalnie pod koniec drugiego trymestru tak naprawdę już występuje faza REM i faza NREM, ale co jest ciekawe, nie ma jeszcze atonii, dlatego to, co odczuwa matka, to kopanie. To jest po prostu, to jest czas, kiedy dziecko ma te marzenia senne, tak jak my byśmy mieli. No i przez to, że ono nie jest sparaliżowane, to ono rzeczywiście kopie. Dziecko w brzuchu matki tak naprawdę śpi 24 godziny na dobę, z czego 6 godzin to jest faza REM, 6 godzin faza NREM, a 12 godzin to jest taki pośredni stan uśpienia.
zalążki takiego przebudzenia pojawiają się w trzecim trymestrze i dziecko wtedy jest taki jakby obudzone przez 2 do 3 godziny w ciągu doby. I słuchajcie, tydzień przed porodem wzrasta ilość snu REM. Tak naprawdę nawet ten sen REM trwa aż do 12 godzin. I to jest właśnie ten etap, kiedy mózg dziecka rozwija się najbardziej intensywnie. I jeśli my też na przykład noworodka pozbawimy snu REM, to niestety, ale jego mózg nie rozwinie się w takim stopniu, w jakim powinien się rozwinąć. Dlatego ta faza REM jest tak istotna dla mózgu. W trakcie fazy REM także następuje detoksyfikacja naszego mózgu z toksyn. W trakcie tej fazy REM również wypukiwane są płytki złogi Alzheimera, o którym tutaj mówiłam. Także to wszystko dzieje się w fazie REM, więc dlatego ta faza REM jest tak bardzo ważna dla naszego mózgu. I teraz noworodek generalnie śpi na początku snem polifazowym, czyli to są takie przebudzenia, sen, przebudzenie, czyli sen przeplatany przebudzeniami. Natomiast w wieku około 4 lat, wtedy zaczyna się już kształtować rytm tego dzieciaka, no to on rzeczywiście śpi snem już monofazowym, czyli jest to sen z jedną drzemką dobrze po południu. Teraz jeśli chodzi tutaj o fazę REM, mamy już to dziecko, które się urodziło i teraz w pierwszym roku życia co się dzieje? Więc w pierwszym roku życia następuje u tego dziecka spadek fazy REM na korzyść fazy NREM. I po co to się dzieje? Więc tak naprawdę dzieje się po to, żeby dziecku utorować tak jakby drogę do dojrzałego myślenia, czyli z tego abstrakcyjnego myślenia, które jest tam w mózgu dziecka, przez to, że następuje zwiększenie tej fazy NREM, dziecko nabywa takich umiejętności kognitywnych czy krytycznego myślenia i rozumowania. Tak to wygląda, jeśli chodzi o dzieci. Teraz słuchajcie, jak to wygląda u nastolatków. Więc generalnie u nastolatków ten rytm okołodobowy całkowicie się przesuwa. No i niestety nie w tą stronę, w którą by chcieli rodzice, tylko przesuwa się w tą stronę, że wydzielanie melatoniny u takiego nastolatka następuje dużo, dużo później. Powiedzieć takiemu nastolatkowi, że ma iść spać o godzinie 22, to jest tak samo, jakby, słuchajcie, powiedział Wam ktoś, że macie iść spać o godzinie 19. Więc niestety to tak nie działa. Ważne, słuchajcie, jest to, że tak naprawdę nastolatki potrzebują od około 8 do 10 godzin snu, żeby nie funkcjonować w stanie zamroczenia. Więc teraz też sami trochę widzicie, jeśli chodzi o początki zajęć szkolnych, jakie to jest troszkę, no, nie bez sensu, bo ja pamiętam, ja do szkoły, do liceum dojeżdżałam rzeczywiście spory kawałek i pamiętam, że mieliśmy lekcje gdzie też na godzinę 7 na przykład, więc musiałam już stać przed godziną 5, żeby się tutaj ogarnąć, więc no i rzeczywiście czułam się po prostu cały czas beznadziejnie i najgorsze właśnie rzeczy, które ja wspominam ze szkoły średniej, to było to poranne wstawanie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o szkołę. I teraz takie pytanie można sobie zadać, czemu to tak się dzieje? Więc to jest taki, słuchajcie, mechanizm, który został ewolucyjnie stworzony po to, żeby nastolatki mogły tak jakby poczuć taką jedność w grupie, żeby poczuć uniezależnienie od rodziców, czyli w tym czasie, kiedy gdzieś tam rodzice idą spać, oni sobie spędzają czas ze sobą. Kiedyś oczywiście to było w realu, teraz niestety wszystko się odbywa wirtualnie. No ale generalnie tak to wygląda, czyli to jest po prostu przygotowanie do odcięcia się od rodziców, tak? Dobra, i teraz słuchajcie, co się dzieje z nami, z naszym snem, kiedy się starzejemy? No niestety, ale jest coraz gorzej. Z wiekiem następuje spadek ilości snu, spadek efektywności snu, spadek jakości snu, no i również nasze godziny snu się zaburzają. Tak naprawdę w wieku 30 lat już rozpoczyna się spadek fazy REM. W wieku 70 lat tracimy około od 80 do 90% głębokiego snu. Natomiast po 80 efektywność snu spada o 70-80%. Więc widzicie sami, że to są nawet spore ilości. No i sami wiecie, co się dzieje z takimi osobami starszymi. Cześć Iza. Cześć Alicja. Z takimi osobami starszymi. Generalnie przez to, że te osoby mają, bo to nie jest tak, słuchajcie, że osoby starsze potrzebują mniej snu. Absolutnie. Osoby starsze potrzebują mniej więcej tyle samo snu, co osoby dorosłe, tylko one po prostu nie mogą spać. Zaraz powiem, dlaczego te osoby nie mogą spać. Ale przez to, że te osoby nie śpią, one mają później problemy zdrowotne, mają problemy z pamięcią, czy gdzieś tam mają różnego rodzaju właśnie problemy z głową, czy mam na myśli tutaj na przykład depresję.
I teraz słuchajcie, czemu tak się dzieje? Więc po pierwsze, czy pierwsze jest to, że ten i to ich wydzielanie melatoniny, które u nastolatków następuje dużo później niż u osoby w wieku dorosłym, no to niestety, ale u osoby starszej zaczyna się dużo wcześniej. Czyli taka osoba o godzinie 19 już jest zmęczona. No i słuchajcie, nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie to, że ta osoba po prostu o tej 19 godzinie zasypia. Ja pamiętam też za dzieciaka, też tutaj jeszcze jedną historią się podzielę. Mój dziadek, który gdzieś tam często nas odwiedzał, miał taki zwyczaj, że on sobie po prostu siadał i słuchajcie, i czytał tak gazetę. I czytał tak gazetę i my tylko z bratem obserwowaliśmy, miał takie grube okulary i my tylko z bratem obserwowaliśmy, kiedy on te oczy zamknie. No i jak on te oczy zamknął, to my mu bach, waliliśmy w tą gazetę i on oczywiście przestraszony. I oczywiście to mi mówił mój dziadek, ja nie śpię, ja myślę. I teraz ja oczywiście wiem, po tylu latach, że on rzeczywiście, mu się wydawało, że on myśli, bo tak naprawdę te osoby zasypiają i one często po prostu sobie z tego nie zdają sprawy. A to, że zasypiają, to niestety powoduje to, że wysypiają część adenozyny. O adenozynie zaraz sobie będziemy mówić. Na razie tylko chcę, żebyście wiedzieli, że to jest taka substancja, która się przez cały dzień w naszym organizmie gromadzi i ona pod koniec dnia powoduje presję na sen. Czyli przez to, że mamy tej adenozyny bardzo dużo, chce nam się spać. No i te osoby tą adenozynę po prostu już po części wysypiają, bo przesypiają o tej 19 i później się budzą w nocy gdzieś o godzinie 1 i rzeczywiście nie mogą zasnąć, czyli cierpią na taką typową bezsenność. Drugą kwestią, słuchajcie, jest to, na pewno też o tym wiecie, że z wiekiem, ale niestety następuje kalcyfikacja szyszynki, czyli to wydzielanie melatoniny jest dużo gorsze, jest jej dużo mniej i ta krzywa melatoniny, która powinna mieć pik, ona po prostu się wypłaszcza, czyli to nie jest takie intensywne, jak powinno wyglądać. Więc przez to też osoby w wieku 60, tak najlepiej 60-65 lat, już tą suplementację melatoniną bezpiecznie można sobie zacząć. No i kolejną kwestią jest to co mówiłam już tutaj niedawno, przed chwilą, że w pierwszym etapie starzenia się mózgu atrofii ulegają właśnie te obszary, które odpowiadają za ten sen głęboki. No i teraz, co możemy tutaj takim osobom poradzić? No po pierwsze ta suplementacja melatoniną. Po drugie, rano takie osoby powinny zakładać okulary słoneczne, żeby zmniejszyć właśnie dostęp światła do oka, bo to światło informuje nasz organizm, że rozpoczął się dzień. No i można także takim osobom doradzić, żeby późnym popołudniem wychodziły na promieniowanie słoneczne, bo dzięki temu też opóźnimy to wydzielanie melatoniny, które, tak jak mówiłam, już o godzinie 19 u starszych osób się rozpoczyna. Okej, czyli to jest mniej więcej, już wiecie, jak wygląda, jak kształtuje się nasz sen i jak śpimy w ciągu całego życia. Teraz słuchajcie, porozmawiamy sobie o adenozynie. Więc tak jak mówiłam, przypomnę, że na nasz sen, dla osób, które się spóźniły, na nasz sen wpływa właśnie adenozyna i rytm okołodobowy. I co to jest ta adenozyna? No na pewno wszystkie osoby, które gdzieś tam troszkę siedzą w temacie biochemii, czy biologii, czy właśnie też jakiegoś biohackingu, wiedzą, co to jest ATP, tak? Czyli to jest adenozynotrójfosforan, czyli to jest nic innego jak fosforylowana adenozyna. Mamy naszą adenozynę, do tego dodajemy jedną grupę fosforanową, otrzymujemy adenozynomonofosforan, dwie grupy fosforanowe adenozynodifosforan i trzy grupy fosforanowe otrzymamy adenozynotrójfosforan, czyli jest to nasza waluta energetyczna, tak? Jest to coś, jest to po prostu energia dla naszego organizmu. No i na odwrót, rozkładając cząsteczkę ATP za pomocą właśnie hydrolizy uzyskamy adenozynę. Adenozyna również jest składnikiem nukleotydów adeninowych, które służą później organizmowi do budowy kwasów nukleinowych. I oprócz tego, że ona rzeczywiście tą presję na sen nam daje, to adenozyna, także moduluje neuroprzekaźniki i neuromodulatory w naszym ciele, takie jak m.in. acetylocholina, noradrenalina, dopamina, serotonina czy GABA i glutaminia. Tym się zajmuje również adenozyna. Okej, i teraz słuchajcie, po co ja mówię o tej adenozynie? Jak pamiętacie mój plakat, była tam kawa na tym plakacie. Więc generalnie po co nam kofeina? Kofeina działa w taki sposób, że ona po prostu blokuje receptory adenozyny. Mamy generalnie dwa receptory adenozyny, mamy receptor A1, A2, to w sumie Wam niepotrzebne, to bardziej taka ciekawostka, ale kofeina blokuje nam te receptory i dlatego nam się wydaje oczywiście, że nam się nie chce spać. I teraz wszystko jest ok,
pod warunkiem tego, że pilnujemy, o której godzinie pijemy ostatnią kawę, ponieważ jeśli chodzi o kawę, zarówno dawka, jak i czas czyni truciznę. Kofeina metabolizowana jest przez enzymy cytochromu P450, generalnie metabolizowana jest ona przez 5-6 godzin, natomiast jej okres półtrwania wynosi 10-12 godzin. Co to znaczy dla Was w praktyce? Znaczy dla Was w praktyce to, że jeśli chcecie, przypuśćmy, bierzecie Waszą godzinę, o której chcecie iść spać, załóżmy, że jest to godzina 22, od tego odejmujecie 8-10 godzin, to jest takie minimum, które musicie sobie odjąć, czyli powiedzmy o tej godzinie 14 Wy powinniście wypić ostatnią kawę, o godzinie 14, tak? Jeśli wypijecie ją później, to rzeczywiście może być problem z zaśnięciem. Jeśli chodzi o duże ilości kofeiny, to są dwa fenotypy. Pierwszy to jest rzeczywiście ten, że my nie możemy po prostu zasnąć, a drugi fenotyp jest taki, że na przykład zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w nocy. Także tam gdzieś było pytanie, co robić, jeśli budzę się w nocy. Zwróć uwagę na swoją ekspozycję na kofeinę, o której godzinie rzeczywiście tą ostatnią kawę pijesz. Dobra, i teraz jeśli chodzi tutaj o tą adenozynę, jeszcze takim ważnym tutaj rzeczą, z którą chciałam omówić, jest to tak zwany krach kofeinowy. Czym to jest? Więc często jest, kochani, słuchajcie, tak, że na przykład wracacie po pracy do domu, no i macie jakiś ważny projekt do dokończenia. Mimo że już jesteście zmęczeni, no to zaczynacie się tą kofeiną faszerować. I wypijecie sobie tej trochę kofeiny, nawet sporo, siedzicie do nocy, siedzicie i nagle po prostu w nocy następuje takie odcięcie, po prostu taki ciach. Zalewa, co się wtedy dzieje? Zalewa Was po prostu fala adenozyny, bo ta kofeina, która gdzieś tam blokowała te receptory, no niestety przestaje działać, zostaje zmetabolizowana i po prostu to jest takie parcie na sen, że siedzicie i automatycznie zasypiacie. Także na tym polega ten krach kofeinowy. Generalnie około 8 godzin wystarczy, żeby tą całą adenozynę tak naprawdę sobie wyspać. No i też jeśli śpimy za krócej, to możemy się liczyć z tym, że budzimy się już z długiem adenozyny, czyli po prostu już na dzień dobry mamy jakąś ilość tej adenozyny i przez to wcześniej możemy być zmęczeni. Ok, czyli to była kwestia adenozyny. Mam nadzieję, że wszystko jak do tej pory jest zrozumiałe. Teraz słuchajcie, porozmawiamy sobie na temat rytmu okołodobowego, więc generalnie ja tutaj przyjmuję takie założenie, że oglądają mnie osoby, tak, które już tak naprawdę rytm okołodobowy mają tutaj w tym paluszku, ale oglądają mnie też osoby, które tak naprawdę nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, więc ja pozwolę sobie na wstępie troszkę powiedzieć, na czym polega ten nasz rytm okołodobowy i dlaczego on jest tak ważny, jeśli chodzi o sen. Więc generalnie nie są to już też teorie spiskowe, dlatego że w 2017 roku została przyznana Nagroda Nobla za odkrycie mechanizmu molekularnego zegara dobowego. I teraz oczywiście od dłuższego czasu było wiadomo, że ten rytm okołodobowy funkcjonuje u zwierząt i funkcjonuje u roślin, no ale niestety nie było wiadomo, jak to wygląda u człowieka. No i słuchajcie, w latach 50. był taki pan, który się zdecydował na takie doświadczenie. Było to doświadczenie, którym on zszedł po prostu do jaskini w Andach na kilka tygodni. Miał oczywiście ze sobą zapas świeczek, zapas książek, zapas żywności i miał przy sobie telefon. I codziennie, tuż przed zaśnięciem, dzwonił do jednej osoby i mówił, że właśnie idzie spać. Napiję się. No i słuchajcie, co się okazało. Okazało się, że jego rytm okołodobowy trwał dokładnie 24 godziny i 15 minut. Czyli co 24 godziny i 15 minut ten facet dzwonił i mówił już, że idzie spać. No i dlatego ten rytm nasz ludzki nazywa się rytm niedobowy. Ja oczywiście w uproszczeniu też czasami mówię dobowy, ale tak naprawdę to jest rytm okołodobowy, bo on trwa około 24 godziny i 15-30 minut, nie? Także dlatego to się tak nazywa. Natomiast to, co nas synchronizuje ze środowiskiem, to jest między innymi światło. Światło jest dla naszego organizmu tak zwanym synchronizatorem, czy dawcą czasu, czy Zeitgeberem, jak to z niemieckiego to określenie się nazywa. Ja je bardzo lubię, ale tak to wygląda. Czyli my się synchronizujemy ze środowiskiem za pomocą światła. Oprócz tego oczywiście wyróżniamy inne Zeitgebery, jak właśnie pory posiłków, o czym będę zaraz mówić.
bo posiłki też są tutaj dla naszego ciała tak naprawdę ważniejszym dawcą czasu niż światło. Oprócz tego spotkania ze znajomymi, aktywność fizyczna, czy na przykład temperatura. To też są takie czynniki, za pomocą których nasz organizm integruje się ze środowiskiem. I teraz słuchajcie, więc jeśli chodzi tutaj o ten nasz rytm okołodobowy, to my mamy w naszym mózgu taki organ, taką część mózgu, który się nazywa jądro nadskrzyżowaniowe. Inna nazwa to jest jądro suprachiasmatyczne. Jest to taki nasz główny synchronizator, który po prostu synchronizuje to, co się dzieje na zewnątrz, czyli środowisko, z tym, co się dzieje w naszym ciele, tak? I teraz to nasze jądro nadskrzyżowaniowe, tutaj mój piesek sobie podszczekuje, to nasze jądro nadskrzyżowaniowe składa się z około 20 tysięcy komórek i jest pośrednio połączone z przysadką mózgową, z tarczycą, z nadnerczami i z naszymi gonadami. Także jest połączone właśnie z szyszynką, która, przypominam, produkuje melatoninę. No i właśnie też za pomocą melatoniny nasz organizm, nasze jądro suprachiasmatyczne decyduje o tym, jeśli ona jest wydzielana, to wiemy, że jest w noc. Natomiast koniec wydzielania melatoniny oznacza dla naszego organizmu, że jest dzień. I jeśli to nasze jądro nadskrzyżowaniowe ulegnie degeneracji, tak jak się to dzieje w terminalnym stadium choroby Alzheimera, to wtedy rzeczywiście taki człowiek całkowicie traci poczucie czasu. Jądro nadskrzyżowaniowe reguluje sen i budzenie, reguluje apetyt, reguluje metabolizm, reguluje temperaturę, reguluje trawienie, reguluje aktywność naszą fizyczną, czyli tak naprawdę po prostu można powiedzieć, że on reguluje wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. I tak jak powiedziałam, on jest po to, żeby synchronizować to ze światłem dziennym. A co konkretnie tutaj jeszcze do tego jest potrzebne? No potrzebna jest do tego melanopsyna, czyli chodzi o nasze oko. Tak? W naszym oku mamy mamy trzy rodzaje opsyn, mamy czopki, w których występuje rodopsyna, mamy pręciki, w czopkach występuje jodopsyna, natomiast w pręcikach występuje rodopsyna. I mamy jeszcze światłoczułe komórki zwojowe siatkówki, w których występuje właśnie melanopsyna. Melanopsynę pierwszy raz w 1998 roku odkryto w skórze żaby, natomiast rzeczywiście w 2002 roku już została odkryta w oku człowieka. No i co się dzieje? Generalnie melanopsyna jest najbardziej wrażliwa na światło niebieskie. Na pewno dużo słyszeliście o świetle niebieskim. I światło niebieskie, które jest też jednym z właśnie, jest falą także słońca. To nie jest tak tylko, że światło niebieskie to jest to światło, które produkują nasze urządzenia elektroniczne czy lampy LED-owe, ale światło niebieskie występuje także w słońcu. I to światło niebieskie ze słońca właśnie nas budzi. Czyli my rano wstajemy, wychodzimy sobie na dwór, do naszego oka dociera informacja od słońca, przypominam, że rozpoczął się dzień, to wszystko idzie dalej do naszego jądra nadskrzyżowaniowego. No i rozpoczyna się dla naszego ciała poranek, tak? Rozpoczyna się dzień dla naszego ciała. Dobra, i teraz słuchajcie, jedziemy dalej. Więc wszystkie nasze narządy, czyli wątroba, nerki, trzustka, jelita, skóra, tkanka tłuszczowa, wszystko to ma takie mikrozegary, to się nazywa inaczej zegary peryferyjne, według których działa. I teraz to, co musicie zrozumieć, że wydzielanie wszystkich hormonów, czy jakichkolwiek innych enzymów, czy czegokolwiek innego, wszystko zależy od tych właśnie mikrozegarów, które nasze organy posiadają. Był taki pan, który się nazywał Jeff Platz. On przeprowadził dosyć drastyczne doświadczenie na muszkach owocówkach, ponieważ jeśli my rozczłonkujemy sobie taką muszkę owocówkę, czyli podzielimy ją na skrzydełka, odwłok, czułki, czy tam coś jeszcze, no to te, że tak powiem, kawałki jeszcze przez jakiś czas żyją. No i ten pan przeprowadził takie doświadczenie, że rzeczywiście rozczłonkował tą muszkę owocówkę i okazało się, że te fragmenty żyły według swojego rytmu dobowego. Czyli o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę te nasze zegary peryferyjne, one nie są w jakimś stopniu, oczywiście są, ale nie są całkowicie zależne od jądra nadskrzyżowaniowego, tak? Ja to tak trochę uproszczę sobie, jak to wygląda. Na przykład, powiedzmy, tym jądrem nadskrzyżowaniowym jest pani, która siedzi w dyspozytorni taksi, tak? I ja tutaj dzwonię, mówię, zamawiam taksówkę na ulicę Abrahama, powiedzmy, no i pani dzwoni do tego taksówkarza, 255, proszę podjechać na taksówkę Abrahama, tak? Czyli to jądro nadskrzyżowaniowe, ono pilnuje tego, żeby synchronizować
to, co jest na zewnątrz ze środowiskiem i także to, co jest wewnątrz, tak? Ale też chodzi o to, że właśnie do naszego ciała już światło nie dociera. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze organy, to dla nich najważniejszym tym dawcą czasu są pory posiłków, tak? Jeszcze raz to powtórzę. Dla naszych organów głównym synchronizatorem są pory posiłków. Czyli to od nas w tym momencie zależy, czy my ten zegar synchronizujemy, czy nie. I co się dzieje, jeśli ten zegar, słuchajcie, jest niesynchronizowany? Czyli to jest tak zwana niewspółosiowość. Ta niewspółosiowość, ona może dotyczyć albo desynchronizujemy środowisko, czyli światło właśnie z naszym ciałem, albo po prostu desynchronizujemy te rytmy, które się odbywają z nas, z tym, co powinno się odbywać na zewnątrz. Tego dotyczy ta niewspółosiowość. I tak naprawdę niewspółosiowość leży u podstaw każdej choroby chronicznej, tak? Czyli każda choroba chroniczna, czy to jest nowotwór, czy to jest choroba z autoagresji, czy to jest cukrzyca. W każdej takiej chorobie chronicznej mamy do czynienia z zaburzeniem tego zegara biologicznego. No i na odwrót, przy każdym zaburzeniu zegara mamy do czynienia z chorobą chroniczną, tak? Chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo i mieli tego świadomość, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o choroby chroniczne, to dbanie o synchronizację tego wszystkiego środowiska jest tak samo ważne jak dieta. Dobra, i teraz słuchajcie, lecimy dalej. Więc generalnie teraz sobie trochę porozmawiamy o porach posiłków, jak to wszystko powinno wyglądać. Więc tak jak powiedziałam, pierwszy posiłek mówi waszemu organizmowi, że rozpoczął się dzień, tak? I on restartuje te wszystkie zegary peryferyjne naszych narządów, czyli restartuje zegar trzustki, wątroby, żołądka, jelit. To robi nasz pierwszy posiłek, tak? Bo tam, przypominam, no jest ciemno i światło już nie dociera. I teraz tak, jeśli chodzi o wydajność naszych narządów, więc generalnie nasze narządy, to co musicie wiedzieć, nasze narządy nie są niestety przystosowane do tego, żeby funkcjonować w rytmie 24 godziny na dobę. One przystosowane są do pracy maksymalnie 10-godzinnej, tak? Czyli tak naprawdę to okno żywieniowe, które my stosujemy, powinno trwać 10 godzin maksymalnie, a idealnie by było, jakby trwało 8 godzin, dlatego że 16 godzin rzeczywiście ten nasz wewnętrzny zegar biologiczny restartuje. No i po tych 10 godzinach spada wydajność, czyli spowalniają się ruchy jelit, spowalnia się praca naszego żołądka i naszych wszystkich innych organów. Dlatego też tutaj taka moja uwaga gdzieś tam też do tych wszystkich biohackerów, którzy tutaj a propos jedzenia śniadania ciągle gdzieś tam mówią, że powinniśmy to nasze okno żywieniowe rozpoczynać o godzinie 14 bądź 16. No niestety tak to nie wygląda. Jest coraz więcej badań, które mówi o tym, że jeśli my to śniadanie jemy za późno, to rzeczywiście zaburzamy ten nasz zegar, co prowadzi właśnie chociażby do problemów z insuliną. Jest takie fajne badanie, które się zakończy 8 maja 2022 roku, czyli już w tym roku. To badanie trwało, słuchajcie, trwa 4 lata. No i wydaje mi się, że to rzeczywiście będzie taki game changer dla wszystkich takich osób, które uważają, że okno żywieniowe możemy sobie rozpoczynać o godzinie 16. Oczywiście, słuchajcie, według badań gdzieś tam to śniadanie powinno być zjedzone maksymalnie 4 godziny po wstaniu. Natomiast to nie chodzi o to, że wy wstajecie o godzinie 10 i macie jeść o godzinie 14. To bardziej jest przeznaczone dla osób, które wstają o godzinie 5. No i na przykład mogą to śniadanie zjeść o 9, tak? Wtedy, kiedy robi się jasno. No bo rzeczywiście my to śniadanie powinniśmy jeść wtedy, kiedy się zrobi jasno, bo nasi przodkowie, jak było ciemno, nie mieli światła ani w lodówce, ani w kuchni. No i rzeczywiście, jak było ciemno, to oni po prostu spali. Dobra, i teraz tak, o której godzinie w takim razie jeść kolację, więc ostatni posiłek powinniśmy jeść około 2 do 4 godzin przed snem. Dlaczego? Dlatego, że my jak zasypiamy, nasze jądro nadskrzyżowaniowe decyduje o tym, że w naszym ciele spada temperatura w dół. I jeśli my zjemy ten posiłek za późno, to tak naprawdę, powiedzmy, nie wiem, idziemy spać o 22, zjemy posiłek o 21, no to tak naprawdę, niestety, ale to ciało się nie zdąży schłodzić, tak? Bo jest coś takiego jak termogeneza bezdrzeniowa, czyli ciepłotwórcze działanie pokarmu, czyli rzeczywiście, jeśli zjemy jakiś posiłek, zwłaszcza jeśli to jest posiłek białkowy, no to rzeczywiście robi nam się po prostu cieplej. I teraz dlaczego jeszcze powinniśmy tą kolację jeść wcześniej? Więc słuchajcie, już około 2 do 4 godzin przed zaśnięciem nasz organizm zaczyna wydzielać melatoninę. A melatonina, przypominam, ma działanie
i sprawia, że nasze ciało jest insulinooporne. Jest to też taki mechanizm, który po prostu zabezpiecza nas, żebyśmy w trakcie snu nie budzili się przez hipoglikemię, czyli żeby ten poziom cukru nam nie spadał i żebyśmy się przez to nie budzili. Czyli melatonina sprawia, że jesteśmy insulinooporni, czyli powiedzmy idziemy spać o 10, zjemy sobie kolację o godzinie 9, no to możecie po prostu już być pewni, że to wszystko, co zjecie, nie trafi do Waszych mięśni, tylko niestety, ale trafi do Waszej tkanki tłuszczowej. Kolejnym czynnikiem jest to, a jeszcze to, co musicie pamiętać właśnie tutaj a propos suplementacji melatoniną, żeby przynajmniej godzinę, dwie od zjedzenia posiłku odczekać, zanim tą melatoninę sobie weźmiecie. No i jeszcze jeden czynnik, który o tym tutaj mówi, o tym, że powinniśmy tą kolację zjadać wcześniej, czyli żebyśmy tak naprawdę zasypiali z niskim poziomem insuliny. Jest coś takiego jak IDE, czyli to jest enzym degradujący insulinę, tak zwana insulinolizyna. I słuchajcie, i ten enzym rozkłada także płytki beta-amyloidu, te nasze złogi w mózgu, które powstają. I jeśli my idziemy spać z wysokim poziomem insuliny, to tak naprawdę ten enzym najpierw zajmie się rozkładaniem insuliny, a dopiero później zajmie się rozkładaniem tych złogów. Więc może być tak, że po prostu te insuliny będzie już tak dużo, że niestety nie starczy Wam czasu, żeby te płytki beta-amyloidu w mózgu porozkładać. I teraz słuchajcie, przedstawię kilka Wam takich badań, które tutaj potwierdzają to, co ja mówię, czyli jeśli chodzi o to jedzenie w tym odpowiednim oknie żywieniowym. Więc dwa badania mam na myszach, a dwa badania mam tutaj na ludziach. Więc w pierwszym badaniu były dwie grupy myszy, które były na dietach wysokotłuszczowych i wysokowęglowodanowych, czyli najgorsza dieta, jaka może być dla naszych mitochondriów, czyli nasycone i węgle, zator mitochondrialny, insulinooporność murowana. I słuchajcie, pierwsza grupa myszy jadła w oknie 24-godzinnym, natomiast druga grupa myszy jadła to samo, ale w oknie 8-godzinnym. No i okazało się, że tak naprawdę jak wyliczono kaloryczność, które jadły te myszy, to tak naprawdę okazało się, że one jadły mniej więcej tyle samo. Tylko że różnica była taka, że te myszy, które jadły w oknie 8-godzinnym, one po prostu jadły mniej posiłków, ale zjadły mniej posiłków, ale większych. No i oprócz tego się okazało, że ta druga grupa, czyli ta, która jadła w oknie 8-godzinnym, schudła i mimo, że była na diecie wysokowęglowodanowej i wysokotłuszczowej, zachowała zdrowie metaboliczne. Tak samo myszy, które jadły w oknach 9, 10 i 12-godzinnych i ostatnie okno to było 15 godzin i więcej, to te 15 godzin i więcej było już traktowane tak, jakby myszy jadły przez 24 godziny na dobę. Nie wiem, jak wy jecie, ale tak naprawdę większość ludzi nawet nie trzyma 12-godzinnego okna żywieniowego, a 15 godzin też często się zdarza, że takie osoby rzeczywiście 15 godzin w ciągu doby jedzą. Drugie badanie. Myszy, które były na diecie z ujemnym bilansem kalorycznym. I teraz na początku te myszy były karmione w taki sposób, że wszystkie kalorie były podawane im tuż przed snem, czyli tak jakby jadły te wszystkie kalorie na kolację. Natomiast później karmiono te myszy w taki sposób, że te wszystkie kalorie podawano im na śniadanie. No i oczywiście okazało się, że schudły tylko te myszy, znaczy się schudły tylko wtedy, bo to te same myszy były, schudły tylko wtedy, kiedy te kalorie rzeczywiście były podawane im na kolację. Mimo, przypominam, że były na ujemnym bilansie kalorycznym, nie? Okej, kolejne badanie, tym razem na ludziach. Były to osoby, które jadły 14 godzin, dzięki Michał, były to osoby, które jadły 14 godzin na dobę i później były to osoby już z nadwagą. I później te same osoby poproszono, aby zamknęły swoje okno żywieniowe w czasie 10-godzinnym. Tak naprawdę nie dali tym ludziom ani żadnej diety, ani żadnych wskazówek, jedli po prostu co chcieli. No i okazało się, że jeśli zamknęły to okno w ciągu 10 godzin, schudły 4% w ciągu 4 miesięcy, jedząc co chcą. Ja wiem, że to nie jest dużo, ale widzicie sami, że wystarczy taką jedną interwencję drobną wprowadzić, a już ta waga leci w dół, tak? I ostatnie badanie, które Wam tutaj przedstawię, to jest badanie, które było akurat przeprowadzone na kobietach. 93 kobiety przez 12 tygodni. Były dwie grupy. Jedna grupa jadła 50% kalorii na śniadanie, 14% kalorii na kolację i druga grupa jadła na odwrót, czyli 50% na kolację, a 14% na śniadanie. No i wyniki były takie, że te, które jadły więcej kalorii, na śniadanie, schudły 5,1 kg więcej,
miały niską glukozę na czczo, niższą insulinę, niższe trójglicerydy i również raportowały, że czują mniejszy głód od tych osób, które tak naprawdę jadły większość kalorii swoich na kolację. No i teraz słuchajcie, jaki z tego wniosek? Wniosek jest taki, ważniejsze jest to, kiedy jesz, a nie to, co i ile jesz, tak? Okej, dobra. I dlaczego tak się dzieje? No generalnie dzieje się tak, że dzieje się tak z tego powodu, że rzeczywiście mamy, ja tutaj sobie wypunktowałam kilka takich punktów, czemu się tak dzieje, więc po pierwsze, insulina jest dla naszego organizmu również cygiverem, czyli synchronizatorem, dawcą czasu. Najlepszą wrażliwość insuliny mamy od godzin porannych do godziny 14, tak? Czyli jeśli jemy węglowodany, jeśli jesteśmy na diecie, w której występują węglowodany, no to rzeczywiście umieszczamy sobie to w godzinach porannych, czyli do tej godziny 14 powinniśmy te węglowodany nasze spożyć. Dalej, występuje coś takiego jak TEF. TEF to jest termiczny efekt pokarmu, czyli jest to wzrost wydatku energii po spożyciu posiłku. No i okazuje się, że ten TEF również działa w rytmie okołodobowym, tak jak zresztą wszystko w naszym organizmie, i jest największy rano. Czyli na przykład, jeśli powiedzmy sobie, zjemy rano śniadanie i robimy jakąś czynność po śniadaniu i po śniadaniu organizm jest taki rozrzutny, rzuca tymi kaloriami na lewo i prawo i przeznaczy na tą czynność 250 kilokalorii. Ale na przykład, jeśli robimy tą samą czynność po kolacji, czyli wieczorem, on już tych kalorii przeznaczy znacznie mniej, czyli na przykład przeznaczy już ich 170, a nie 250, tak? Dobra, i teraz dalej. Generalnie, jeśli chodzi, tak jak powiedziałam, wszystko w naszym organizmie działa według zegarów, wydzielanie enzymów, produkcja śliny, produkcja żółci, czy nawet to, kiedy robimy kupę, również to działa w zegarze okołodobowym. I w nocy, kiedy my śpimy, nasz przewód pokarmowy zaczyna się regenerować. Każdej nocy około 10-14% śluzówki regeneruje się przez ten hormon wzrostu, o którym wcześniej wspominałam. Każdej nocy to się dzieje. I teraz wyobraźcie sobie, że my ciągle dorzucamy nowe dawki jedzenia, tak jakbyśmy ciągle dorzucali do pieca. Tam jeszcze nie zostało wszystko spalone, oczyszczone, a my ciągle te nowe dawki jedzenia dorzucamy. A niestety nasz organizm nie potrafi się jednocześnie regenerować i jednocześnie trawić. Czyli ważne jest to, żeby rzeczywiście to okno żywieniowe trzymać, żeby dać możliwość naszym jelitom, naszym organom wewnętrznym się zregenerować w trakcie tej nocy. I kolejną kwestią jest jeszcze właśnie mikroflora, bo to też jest bardzo ciekawe. Okazuje się, że mikroflora, znaczy to na pewno wiecie, że mikroflora wpływa na to, czy my tyjemy, czy my chudniemy. Więc o co chodzi z tą mikroflorą? Tak naprawdę my nie powinniśmy być rozpatrywani jako człowiek i jego mikroflora, tylko powinniśmy być rozpatrywani jako tak zwany holobiont, czyli jako jeden wspólny organizm, dlatego że nasza mikroflora, tak jak my, również tym rytmom okołodobowym podlega. Inne bakterie, kochani, mamy jak pościmy, inne bakterie mamy jak jemy, inne bakterie mamy jak idziemy spać, inne bakterie mamy jak wstajemy, a jeszcze inne bakterie mamy w ciągu dnia. I teraz było takie fajne doświadczenie, które zostało przeprowadzone na myszach, ale było to doświadczenie dotyczące ludzi. A mianowicie przeszczepiono myszą kał od osób, które rzeczywiście, u których ta deprywacja snu występuje. Z tego co pamiętam, to były osoby z jetlagiem, czyli gdzieś tam zmiana stref albo jakaś praca zmianowa, ale rzeczywiście ta deprywacja snu była duża. No i co się okazało, że myszy, którym przeszczepiono kał od takich osób, po prostu zaczęły tyć. Natomiast myszą również przeszczepiono kał od osób, których ta ilość snu była odpowiednia, no i nic takiego się nie stało, tak? Czyli świadczy o tym, że jeśli my za mało śpimy, to nasza mikroflora kształtuje się na taką mikroflorę, która będzie sprzyjała otyłości. I teraz no na koniec jeszcze mogę powiedzieć, że po prostu jeśli myjemy na noc, to zarówno utrudnia to zasypianie, jak i utrudnia to wejście w fazę głębokiego snu. Dużo osób przez to, że je przed snem, cierpi na refluks w ciągu nocy, albo też po prostu niektóre osoby miewają koszmary i tak to wygląda. I chciałabym to po prostu podsumować jeszcze takim wnioskiem dla Was, bo wszyscy mówią, że najważniejszym posiłkiem jest śniadanie, a ja bym powiedziała trochę inaczej, że mamy dwa najważniejsze posiłki, że najważniejszy posiłek to jest kolacja i to jest śniadanie, dlatego że najważniejsze jest zarówno to, kiedy zaczynasz swoje okno żywieniowe, jak i to, kiedy je kończysz, tak?
Okej, okay, dobra. Słuchajcie, to by było tyle o jedzeniu. Mam nadzieję, że jak do tej pory wszystko jest dla Was jasne. Teraz jedziemy, słuchajcie, jedziemy ze światłem. Więc tak, tak jak powiedziałam wcześniej, światło dla naszego organizmu daje sygnał, że rozpoczął się dzień. Koniec dnia to jest początek wydzielania melatoniny. Melatonina decyduje o tym, no nie Aniu, to nie jest dobry pomysł. Będę mówić o alkoholu. Zależy jak często to robisz. Melatonina decyduje o tym, jak my śpimy. Tak? To jest oczywiście też między innymi, bo decyduje jeszcze o tym, jak my się regenerujemy. Ale powiedzmy sobie, że dzisiaj kojarzymy melatoninę głównie ze snem. I generalnie tutaj największą katastrofą naszego XXI wieku jest właśnie ten cyfrowy jet lag, tak? Czyli ekspozycja na światło w nocy. I jeśli mówię tutaj o ekspozycji na światło w nocy, to nie mam na myśli tego, że wy siedzicie przy telefonach, przy telewizorach czy przy komputerach tylko, dlatego że na dzień dzisiejszy nasza atmosfera jest cała zanieczyszczona światłem, tak? To światło jest nie tylko w domu, ale jest także na zewnątrz. Ja pamiętam, jak byłam na studiach, pojechałam wtedy do Holandii, pamiętam, do pracy na miesiąc, pracowałam przy zbiorze orchidei, znaczy się przy zbiorze i tam przy sadzeniu tych orchidei i słuchajcie, pamiętam to jak dziś, jak przyjechaliśmy, staliśmy przy tej szklarni i to była noc, to była, nie wiem, godzina druga w nocy i w ogóle latały wtedy ptaki. Ja się zastanawiam, o co chodzi, czemu te ptaki latają, jak one powinny spać. No niestety to światło, które w atmosferze jest wszechobecne, ono zaburza nie tylko rytm dobowy nas ludzi, ale także zaburza rytm dobowy innych organizmów. Dzięki, Emilka. Dobra, słuchajcie, czyli co powoduje to światło w nocy? Więc mniej więcej to samo, co niedosypianie, tak? Czyli choroby serca, zespół metaboliczny, choroby układu pokarmowego, taką chorobą, która jest naprawdę bardzo ściśle powiązana właśnie z zaburzeniem rytmu okołodobowego jest SIBO. Bezpłodność, autoimmunologia, choroby psychiczne, tak? 36% rodziców, słuchajcie, i 34% dzieci zostawia urządzenie elektryczne, czy to jest telewizor, czy to jest komputer, włączone podczas snu. Ponad 87% kobiet ogląda telewizor na godzinę przed snem. A tak naprawdę ta nasza ekspozycja powinna się zakończyć minimalnie 2 godziny, a najlepiej nawet więcej, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, wydzielanie melatoniny rozpoczyna się już 2 do 4 godziny przed snem, a to światło niebieskie będzie nam tą melatoninę supresować, czyli będzie wstrzymywać to wydzielanie melatoniny. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Troszkę ludzie tutaj właśnie się pomylili, bo naszym problemem jest teraz to, że my robimy totalnie na odwrót, bo tak naprawdę mamy za dużo ekspozycji na światło w nocy, a za mało ekspozycji na światło w dzień. Bo to nie jest tak, że też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, to nie jest tak, że każde światło niebieskie jest złe. Światło niebieskie jest najgorsze wtedy, kiedy my korzystamy z niego po zmroku, bo one po prostu zabija naszą melatoninę. Natomiast w dzień to światło jest nam potrzebne, dlatego że to światło nas budzi, dlatego że to światło skraca czas naszej reakcji, powoduje dobry nastrój, czy gdzieś tam wzmaga uważność. I teraz przez to, że my na przykład mamy tego światła za mało w dzień, to na przykład mamy niski poziom witaminy D3, tak? Bo wiemy, że witamina D3 powstaje przez właśnie promieniowanie słoneczne za pomocą cholesterolu, bo fotoreceptory mamy także w skórze, tak? Tutaj tylko powiem właśnie a propos fotoreceptorów w skórze, więc było też takie fajne badanie na osobach, które spały i słuchajcie, świecono tym osobom w tył kolana i okazało się, że już świecenie w tył kolana powodowało to, że ten sen był zaburzany. Także te fotoreceptory występują w skórze. Dalej, fotoreceptory występują także w tkance tłuszczowej. I jeśli my w ciągu dnia zapewnimy sobie odpowiednią ilość ekspozycji na słońce, to ta tkanka tłuszczowa, to te komórki nasze tłuszczowe zaczynają się kurczyć i produkują całkiem inny profil hormonów, czyli produkują mniej mediatorów prozapalnych, ponieważ mam nadzieję, że wszyscy już wiecie, że tkanka tłuszczowa nie jest jakimś zbędnym balastem, który no innym się podoba, jednym się nie podoba, nie wnikam w to dzisiaj, natomiast jest to jeden wielki stan zapalny dla Waszego organizmu, tak? Także po prostu jest to narząd endokrynny, który te cytokiny i hormony prozapalne cały czas produkuje. Także jeśli tego światła jest mniej, no to rzeczywiście tych czynników prozapalnych nasza tkanka tłuszczowa produkuje znacznie mniej. Dalej, kochani, produkcja wszystkich hormonów jest zależna od światła. Wszystkie hormony i wszystkie neuromodulatory,
które mają w swoim składzie pierścień aromatyczny, czyli mam tu na myśli na przykład fenyloalaninę, z której dalej powstaje tyrozyna. Z tyrozyny, tak jak pamiętacie z mojego ostatniego live'u, powstaje dopamina oraz hormony tarczycy. Mam tu na myśli tryptofan, z którego powstaje serotonina, a następnie nasz dzisiejszy główny bohater, czyli melatonina. Mam tu na myśli także histydynę, z której powstaje histamina. I mam tu na myśli wszystkie nasze hormony steroidowe, które powstają z cholesterolu, ponieważ tamten też pierścień aromatyczny występuje. I o co chodzi? Chodzi tutaj o co? O to, że ten pierścień aromatyczny ściąga promieniowanie słoneczne. On działa na promienie słoneczne tak jak antena. I dzięki temu możliwa jest dopiero dalsza transformacja, tak? Czyli może być taka sytuacja, że na przykład mam za mało hormonów tarczycy, bo za mało czasu spędzam na słońcu, tak? Pamiętajcie, że my na tym słońcu powinniśmy spędzać dużo czasu, my jesteśmy ssakami, jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć na dworzu, a nie w pomieszczeniach, a niestety robimy dzisiaj wszystko na odwrót, bo siedzimy w domach, pracujemy w domach, zwłaszcza teraz, jakie są jakieś tam zdalne, dziwne rzeczy. Także no, to nie jest coś, co sprzyja naszemu zdrowiu, tak? I może być taka sytuacja, że masz niedoczynność tarczycy, bo za mało czasu na tym słońcu spędzasz. Okej, okay. I teraz tak, każda godzina, z którą my spędzamy przy świetle niebieskim, powoduje supresję melatoniny o kolejne 30 minut, tak? Czyli jeśli my wieczorem sobie oglądamy telewizor, to opóźniamy wydzielanie melatoniny o 30 minut. I tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć a propos właśnie okularów słonecznych, bo też tam był na moim plakacie właśnie były te okulary słoneczne i niektórzy mogą się dziwić, o co chodzi. Więc tak jak mówiłam wcześniej, do produkcji melatoniny potrzebne jest słońce. Więc jeśli nie tylko melatoniny, ale tych wszystkich innych hormonów, o których mówiłam, jeśli my te okulary słoneczne sobie zakładamy, no to niestety tych wszystkich naszych hormonów nie będziemy produkować. Ja tutaj chciałam, albo będziemy produkować w mniejszej ilości niż normalnie. Ja tutaj chciałam Wam polecić a propos światła takiego pana. On jest w ogóle, dla mnie to jest po prostu kot. Tylko, że on jest Niemcem. To jest pan Aleksander Wunsch. Też będę zaraz o nim mówić a propos LEDów, bo on też bardzo ciekawe rzeczy mówił na temat LEDów. Prezentację pana Aleksandra Wunsza znajdziecie głównie na Vimeo. Teraz widziałam tak kilka dni temu, bo szukałam właśnie, czy już zaczął coś robić na YouTubie. I słuchajcie, ma kanał na YouTubie, ale ma tylko 83 subskrybentów, łącznie ze mną. Także no mało, a to jest gościu, który po prostu wie wszystko o świetle. Ja tą jedną prezentację a propos właśnie LEDów, bo zaraz będę mówić o LEDach, to też podlinkuję Wam na moim fanpage'u. I ma też bardzo fajną na Vimeo prezentację dotyczącą fotoendokrynologii, czyli właśnie jak światło wpływa na produkcję naszych hormonów, którą naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. Dobra, i teraz słuchajcie, o co chodzi generalnie z tymi LEDami. Więc z tymi LEDami chodzi o to, że kiedyś LEDy produkowały tylko światło z pasma czerwonego i zielonego i dopiero w 2014 roku została przyznana Nagroda Nobla dla osób, które umożliwiły korzystanie LEDów ze światła niebieskiego. I wtedy rzeczywiście rozpoczęła się to taka, można powiedzieć, też troszkę katastrofa świetlna, dlatego że żarówka o mocy 12 W, która daje światło na dzień dzisiejszy, przepraszam, żarówka o mocy 12 W daje takie same światło jak 60-watowa żarówka sprzed 10 lat. No i powiedzmy sobie, że okej, one są rzeczywiście energooszczędne, tylko porównując tą żarówkę LED-ową do tej oldschoolowej żarówki wolframowej, właśnie pan Aleksander ma bardzo fajne wykresy tam w tej swojej prezentacji, widać jak dużo tego światła niebieskiego w tej LED-owej żarówce występuje. Żarówka wolframowa ma tak naprawdę promienie, te fale świetlne, ma tak naprawdę bardzo zbliżone do tego, jak to wygląda w świecy. Natomiast w żarówce LED-owej jest rzeczywiście tego światła niebieskiego bardzo dużo. No i teraz mi powiecie, tak, okej, ale są żarówki LED-owe, które są pozbawione światła niebieskiego. Dobra, są takie żarówki, tylko teraz też, to mówi pan Aleksander w prezentacji o tym, te żarówki, które są pozbawione światła niebieskiego, zamiast światła niebieskiego jest tam światło fioletowe. Światło fioletowe jest dużo bardziej niebezpieczne dla dzieci i dla osób starszych, czyli dla osób, które mają już jakieś też problemy ze wzrokiem. Czyli jeśli jesteście dorośli, to powiedzmy sobie, że na razie ta żarówka jest ok. Tylko teraz dochodzi drugi problem dotyczący żarówek LED-owych. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Jest to tak zwane miganie.
Więc ja, słuchajcie, mam tutaj, jak tu miganie zaobserwować, więc bierzecie sobie Wasz telefon, robicie ten tryb slow motion na wideo i kierujecie na taką żarówkę i wtedy to miganie widać, dlatego że migania tego LED-owego, jego nie widać tak normalnie, bo wszystkie migania, które są powyżej 100 Hz, my już nie widzimy, a te migania są powyżej 100 Hz. Miganie wielkości rzędu około 3 do 7 Hz to są stroboskopy takie, no to rzeczywiście to może już prowadzić do napadów padaczki, tak? Natomiast to miganie żarówek LED-owych, tego rzeczywiście nie widać, ale ja wczoraj zrobiłam doświadczenie, bo mam tutaj właśnie w kuchni jeszcze jedną żarówkę LED-ową, bo tak to wszędzie mam w całym domu, te żarówki wolframowe, które notabene kupiłam na Allegro, cały karton żarówek wolframowych za 50 zł. Może zapłacę więcej za prąd, ale wolę być zdrowsza. No i słuchajcie, wzięłam telefon, ustawiłam ten tryb slow motion i rzeczywiście ewidentnie widać, jak ta żarówka miga. I znaczy, słuchajcie, nie ma badań na to, że to jest szkodliwe. Nie ma badań, ale to miganie może, zwłaszcza osoby, które są bardziej wrażliwe, tak? Bo tak samo jak mamy osoby, które są bardziej wrażliwe na smog elektromagnetyczny, to jest tak zwana elektrowrażliwość, tak samo będą osoby, które są bardziej wrażliwe właśnie na to miganie, tak? Generalnie 90% ludzi tego nie widzi, a 10% populacji to miganie jest w stanie dostrzec. I co to miganie powoduje? No więc generalnie zmęczenie oczu, suchość oka, jakieś właśnie niewyraźne widzenie, czynności, a już w takich zaawansowanych przypadkach może powodować problemy neurologiczne. Także no moim zdaniem, jak to pan Aleksander powiedział, że żarówki LED-owe to są takie trochę konie trojańskie, które wprowadzamy do swojego domu, a one później sabotują nasze zdrowie. Więc zastanówcie się nad tym, czy wy rzeczywiście chcecie tych żarówek LED-owych używać. Ja, tak jak powiedziałam, jeszcze mi została ta w kuchni, bym ją już dawno wymieniła, tylko gdzieś ten karton z żarówkami w piwnicy wepchnęłam i nie mogę go poszukać, więc zamierzam to zrobić w następnych dniach jak najszybciej, bo tak naprawdę w całym domu już mam te oldschoolowe, wolframowe żarówki z drucikiem. Okej, słuchajcie, teraz lecimy dalej. Teraz parę słów o melatoninie i o drzemkach. No i na koniec alkohol, marihuana i już takie wskazówki dla Was, co robić, żeby rzeczywiście spać efektywnie. Okej. Dobra, więc tak. Jeśli chodzi o melatoninę, więc tak naprawdę o suplementację melatoniną. Suplementy melatoniny powodują o 3,9 minut zwiększenie długości snu i o 2,2% zwiększają wydajność snu. Więc to też nie jest tak, że melatonina zrobi za Was wszystko. Oczywiście są uzasadnione przypadki, gdzie z tej melatoniny rzeczywiście warto skorzystać, tak? Czyli choroby nowotworowe, czyli rzeczywiście podeszły wiek, praca zmianowa, czy właśnie podróże, w których zmieniamy strefy czasowe. Wtedy rzeczywiście warto z tej melatoniny skorzystać. Natomiast ja osobiście jestem za tym, żeby tutaj bardziej skupić się na tym, żeby próbować ten rytm okołodobowy najpierw doprowadzić do ładu i składu wszystkimi możliwymi sposobami, o którym też ja będę mówiła, czyli właśnie zadbać o odpowiednią ekspozycję na światło w dzień, ograniczyć ekspozycję na światło w nocy, plus dodatkowo zastosować okno żywieniowe. Czyli najpierw robimy to, a dopiero jeśli to nie pomoże, no to wtedy próbujemy, tutaj wchodzimy z tą suplementacją melatoniny. Zwróćcie, kochani, uwagę, że tak naprawdę suplementy melatoniny to jest jeden hormon, który możemy kupić sobie bez recepty. Nie ma innego takiego hormonu, jeszcze ewentualnie mamy progesteron w kremie, ale tak naprawdę nie ma żadnego innego hormonu, który byłby sprzedawany bez recepty. Fizjologiczna dawka melatoniny, słuchajcie, to jest 0,1 do 0,3 mg. A widzicie, jakie dawki są sprzedawane. 5 mg, 10 mg. Także jeśli już chcecie tą melatoninę sobie wprowadzić, to albo kupić sobie 1 mg i po prostu dzielić na pół, albo możecie też kupić, ja miałam kiedyś taką melatoninę w sprayu, tam było 0,5 mg w jednej dawce, więc tak, Emilka, będzie zapisane i będzie można do tego wrócić, jak już Ci się tak nudzi, nie chcesz mnie oglądać, to spadaj. Żartuję. No, także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą melatoninę, że lepiej po prostu mniejszą dawkę wprowadzić, a nie od razu wchodzić z dawką 5 mg. I teraz, jeśli chodzi tutaj,
jeśli chodzi tutaj o to, jak działa melatonina, bo melatonina tak naprawdę działa na nas antygonadotropowo, tak? My generalnie jako dzieci, zanim nam się ten rytm okołodobowy nie wykształci, to my wydzielamy melatoninę tonicznie, czyli wydzielamy ją przez cały dzień. I dopiero kiedy my zaczynamy dojrzewać, czyli kiedy rozpoczyna się proces dojrzewania, melatonina jest wydzielana tylko i wyłącznie w nocy, ponieważ melatonina blokuje to nasze dojrzewanie, tak? Oczywiście, czyli jeśli melatonina zaczyna być wydzielana tylko w nocy, to rozpoczyna się dojrzewanie. Oczywiście na to, że to dojrzewanie się rozpoczyna, wpływa jeszcze wiele innych czynników, między innymi na przykład leptyna, która oczywiście jest hormonem tkanki tłuszczowej i na przykład decyduje o tym, wysyła sygnał do mózgu, że kobieta ma już odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, że może donosić ciążę i rozpoczyna się dojrzewanie. Ale między innymi, tak jak powiedziałam, również melatonina o tym decyduje. I też Andrew Huberman, którego Wam bardzo też polecam, on oczywiście nie ma żadnej książki, ale ma kanał na YouTubie, mówiłam o nim a propos właśnie dopaminy i w moim ostatnim live'ie on opowiadał o takim fajnym badaniu, które przeprowadzał na chomikach i okazało się, że chomiki, oczywiście tym chomikom była podawana rzeczywiście bardzo duża ilość tej melatoniny, ale chomiki, które miały jądra wielkości migdałów, nagle te jądra robiły się wielkości ziaren ryżu. Także ulegały znacznej atrofii. To samo działo się z jajnikami u chomiczek, nie? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tą melatoninę. Jeśli chodzi o suplementy z melatoniną, to też warto wspomnieć o tym, nie chodzi tylko o czystość suplementu, czyli ile tam jest substancji dodatkowych, ale tak naprawdę według badań to jest tam od 15% do 400% tego, co jest napisane na opakowaniu. Także tyle o melatoninie. Teraz dwa słowa a propos drzemek, więc generalnie drzemki są spoko, pod warunkiem, że nie są za długie, bo jeśli my zrobimy sobie za długą tą drzemkę, to tak naprawdę wejdziemy już w stan tego głębokiego snu, a my tego nie chcemy, tak? Czyli taka drzemka powinna trwać około 20-25 minut. W latach 90. NASA prowadziła doświadczenia na kosmonautach i okazało się, że 26-minutowe drzemki poprawiły wydajność misji o 34%, i czujność w ciągu dnia kosmonautów wzrosła o 50%. Jeśli my tą drzemkę sobie przedłużymy, no to niestety, ale obudzimy się po prostu zdenerwowani i wkurzeni. I pamiętam właśnie też, jak byłam dzieckiem, to moja matka takie drzemki lubiła sobie urządzać i mówiła na przykład, dobra, dzieci, obudźcie mnie za godzinę, obudźcie mnie za półtorej godziny. No i my zawsze z bratem się tutaj kłóciliśmy, kto będzie tą matkę budził, bo wiadomo, że jak ten, kto obudzi matkę, no to dostanie może nie lanie, ale dostanie wielki ochrzan. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te drzemki. No i teraz słuchajcie, czyli pamiętajcie, drzemki są ok, tak? Tylko robimy je krótkie. Jeśli jesteś osobą, która cierpi na bezsenność, to takich drzemek sobie lepiej nie robić, bo wiadomo, że w trakcie takiej drzemki również wyśpimy część tej adenozyny, która nam jest potrzebna do tego, żeby ta presja na sen wieczorem się pojawiła. Teraz parę słów a propos palenia marihuany. Więc tak, słuchajcie, ludzie, którzy palą marihuanę okazjonalnie, no to powiedzmy sobie, że według badań to jeszcze aż tak źle na sen nie wpływa. Natomiast u osób, które regularnie tą marihuanę sobie używają, te zaburzenia snu się pojawiają, zwłaszcza podczas próby odstawienia marihuany. Jest taki pan, który się nazywa Evan Winiger. Jego badania sobie możecie znaleźć na PubMedzie. On właśnie badał bliźniaki, jak palenie marihuany wpływa na sen. I on też stwierdził coś takiego, według badań, że jeśli my tą marihuanę rozpoczniemy palić wcześniej, czyli w wieku 17 lat lub mniej, to wtedy rzeczywiście te osoby częściej cierpiały na bezsenność czy na jakiekolwiek inne problemy ze snem. I teraz takie badanie, słuchajcie, które tutaj mam. W sumie to mam dwa badania, więc pierwsze badanie to jest w badaniu, w którym brały udział osoby, które nie palą w ogóle marihuany, osoby, które palą okazjonalnie i osoby, które palą codziennie. No i rzeczywiście okazało się, że wśród tych niepalących tylko 20% osób spełniało kryteria tej klinicznej bezsenności, natomiast wśród osób, które paliły codziennie, tylko że to też to codzienne palenie to było nie tylko raz dziennie, tylko te osoby paliły sobie na przykład rano i wieczorem,
no to rzeczywiście 39% osób spełniało kryteria tej klinicznej bezsenności. No i inne badanie, które mam, osoby, które używały konopi powyżej lub 5 zastosowań w ciągu tygodnia przez 3 miesiące i osoby, które zażywały przez całe życie, czyli to były osoby, które tak naprawdę paliły 2 lata bądź więcej, mają krótszy całkowity czas snu, mniej snu wolnofalowego, gorszą wydajność snu i gorsze i dłuższe zasypianie. No i teraz słuchajcie, czemu się tak dzieje? Więc ci, którzy gdzieś tam śledzą mój fanpage, wiedzą, że pisałam niedawno troszkę na temat układu endokannabinoidowego. Ja tylko przypomnę, że mamy, jeśli chodzi o układ endokannabinoidowy, mamy 2 receptory. W naszym układzie mamy receptor CB1 i receptor CB2. I okazuje się, że jądro nadskrzyżowaniowe, czyli ta dyspozytoria taksji, o której mówiłam wcześniej, czyli jądro nadskrzyżowaniowe zawiera receptory właśnie CB1, czyli te kanabinoidy, które my produkujemy w organizmie, tak zwane endokannabinoidy, mają również wpływ na nasze cykle snu i czuwania. No i przez to, że osoby, dzięki Jacek, przez to, że osoby chronicznie nadużywają tych, to są akurat egzokanabinoidy, czyli fitokanabinoidy, chodzi mi tutaj konkretnie o THC, czyli tetrahydrokanabinol, to tak naprawdę receptory się po prostu odczuwają, tak? Bo my tak naprawdę zalewamy nasz mózg kanabinoidami, a mózg nasz nie odróżnia, czy to są te egzo, czy to są endo, ale po prostu jest ich za dużo i powoduje, że te receptory się odczulają. Czy innym mechanizmem jest to, że tych organizm po prostu zmniejsza ilość receptorów CB1 w naszym mózgu. Czyli tak samo jak mamy tutaj do czynienia z insulinoopornością, tak można to tak określić, ja to tak określiłam, mamy tutaj do czynienia z taką trochę kanabidoidoopornością, tak? Czyli no tak to wygląda. THC generalnie blokuje po prostu fazę REM i często jest tak, że na przykład osoba, która pali marihuanę i później ją, powiedzmy sobie, robi przerwę czy odstawia, no to te sny są mega, ale takie naprawdę mega groteskowe i są bardzo intensywne, bo jest taki trochę mechanizm, w którym organizm próbuje sobie zrekompensować tą fazę REM. Oczywiście to się nie dzieje, ale on w taki sposób próbuje to zrobić. Co tu jeszcze warto? Warto Wam powiedzieć też, że szukałam badań, czy kanabinoidy mają wpływ bezpośrednio na wydzielanie melatoniny. No i znalazłam jedno badanie na szczurach, w którym okazało się, że kanabinoidy zmniejszają aktywność N-acetylotransferazy serotoniny, czyli to jest jeden z enzymów na drodze syntezy melatoniny, czyli też rzeczywiście, przynajmniej u szczurów, będą wpływać na produkcję melatoniny. Ale słuchajcie, też znalazłam takie badanie, tylko że to było badanie na osobach na opiece paliatywnej, czyli to były osoby, które rzeczywiście ten nasz rytm okołodobowy no mają strasznie zaburzony, tak naprawdę tego rytmu okołodobowego u tych osób już po prostu nie ma. No i okazało się, że tak naprawdę marihuana u takich osób jest również dawcą czasu, czyli synchronizatorem. Czyli no jakbym miała to po prostu podsumować, to możecie sobie palić okazjonalnie marihuanę i to nie będzie miało akurat takiego mega złego wpływu na sen. Fajnie byłoby też właśnie, jeśli to robicie, to lepiej byłoby to robić, oddzielić po prostu palenie marihuany od snu, dlatego że tak jak mówiłam, nie będzie aż ta faza REM taka zablokowana. Natomiast jeśli już będziecie osobami, które będą wymagały opieki paliatywnej, no to wtedy możecie sobie już regularnie z tej marihuany korzystać, bo to wtedy będzie dla Was zdrowotne. Teraz słuchajcie, jeśli chodzi o alkohol, no powiedzmy, że jeśli chodzi o marihuanę, to jakieś tam jeszcze plusy tego palenia możemy sobie znaleźć. No przy alkoholu już to już jest czarno-białe. Niestety nie ma żadnych plusów dodatnich, jak to niektórzy mówią, które by przemawiały za ekspozycją na alkohol w kontekście snu, tak? 50% słuchajcie, pacjentów uzależnionych od alkoholu cierpi na bezsenność. Generalnie alkohol bezpośrednio nam uderza w zegary naszych organów, czyli głównie w zegar wątroby i jelit, ale także w zegar naszych nadnerczy i przysadki. Przez to, że zegar uderza bezpośrednio w wątrobę, wiemy wszyscy, że jest coś takiego jak alkoholowe stłuszczenie wątroby. No i to właśnie powoduje alkohol przez desynchronizację zegara wątrobowego. Alkohol również powoduje, przepraszam, przepuszczalność jelit.
czyli mamy przez to do czynienia z tak zwaną endotoksemią, czyli tak jakby zatrucie naszego organizmu LPS-ami przez to, że te jelita są nieszczelne. I to się dzieje też przez to, że on zaburza zegar naszych jelit. Teraz jeśli chodzi o tłumienie melatoniny, bo okazuje się, że on jest bardzo skuteczny. Było tutaj badanie, słuchajcie, w którym podano mężczyznom 54 grama na kilogram masy ciała wódki, a kobietom podano 49 grama na kilogram masy wódki. I trzecia grupa oczywiście piła napój placebo. I napój ten był spożywany przez 30 minut, kończąc na 1 godzinę przed ustabilizowanym snem. I okazało się, że po 140 i 190 minutach od podania alkoholu poziom melatoniny odpowiednio obniżył się o 15 i 19%. Więc ewidentnie nawet już umiarkowana dawka alkoholu po prostu tłumi wydzielanie melatoniny wieczorem. Tak? Także po pierwsze, tak jak mówiłam, wpływa na zegary naszych narządów, niszcząc właśnie naszą wątrobę czy nasze jelita. Po drugie, zaburza wydzielanie melatoniny. Jeszcze jest jedna rzecz, w którą również alkohol uderza, a mianowicie jest to adenozyna, bo alkohol zaburza funkcję układu adenozyny. I teraz teraz jest tak, że czekajcie, bo teraz mam kartkę, pogubiłam się z moimi kartkami. Gdzie jest moja kartka dalsza? Z tą adenozyną. Generalnie chodzi po prostu o to, że na początku często jest tak, że właśnie osoba, która się napije trochę alkoholu, no to ona się czuje bardziej senna. I to rzeczywiście działa w taki sposób, że alkohol tą adenozynę na początku nam podnosi. Natomiast w przypadku już chronicznego zażywania alkoholu, niestety to nie wygląda tak już ładnie, dlatego że w przypadku takiej okazjonalnej ekspozycji na alkohol, alkohol hamuje wychwyt zwrotny adenozyny i przez transporter nukleozydów typu pierwszego, tak zwany NT1, czyli tej adenozyny zewnątrzkomórkowej jest więcej i rzeczywiście nam się chce spać. Natomiast jeśli ta ekspozycja na alkohol jest przewlekła, no to wtedy tolerancja na alkohol wzrasta i etanol już nie hamuje tego wchłaniania, czyli po prostu czyli tej adenozyny będzie mniej niż normalnie, tak? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o adenozynę. I tak samo jak przy marihuanie, alkohol również tutaj blokuje fazę REM. I chodzi o to, że już nawet nie chodzi o sam alkohol, tylko chodzi o to, że alkohol jest metabolizowany do aldehydów i ketonów. I te aldehydy oczywiście to nie są ketony, które my produkujemy będąc na diecie ketogenicznej, tylko to są trochę inne ketony. Ale chodzi o to, że te właśnie metabolity alkoholu powodują, że ten sen jest właśnie płytki, płytszy niż powinien być normalnie i jest przerywany, czyli następuje takie tak zwana defragmentacja snu, czyli ten sen jest przerywany przebudzeniami. No i tak jak mówiłam, też blokuje fazę REM, tak samo jak marihuana. I na koniec tylko dodam, że nawet u osób podpitych o 50% już spada wytwarzanie hormonów wzrostu w ciągu nocy. Także to by było, słuchajcie, tyle a propos alkoholu i a propos marihuany. Mam nadzieję, że trochę Wam troszkę, że tak powiem, nakreśliłam temat, jak to wygląda. No osobiście uważam, że z alkoholu, ani z marihuany gdzieś tam, jeśli chcemy zadbać o ten sen, to tak naprawdę nie warto korzystać, nie? Teraz słuchajcie, to był, jeśli chodzi o tutaj wszystko, co miałam Wam powiedzenia, mam nadzieję, że żadnej kartki nie pominęłam, ale wydaje mi się, że nie. Na końcu, słuchajcie, sobie podsumujemy to wszystko, czyli powiemy sobie, co robić, żeby dobrze spać. Więc tak, pierwsza rzecz, kawa, czyli zadbaj o swoją ekspozycję na kofeinę. Ostatnią kawę, przypominam, pijemy 8-10 godzin przed planowaną godziną zaśnięcia. Dwójka, to już dobra, nie będę Wam czytać, bo ja sobie tu podsumowałam wszystko. Jedz w tym samym oknie żywieniowym, czyli pamiętamy, to okno żywieniowe ograniczamy do 10 godzin, a najlepiej by było je ograniczyć do 8 godzin i oczywiście to okno żywieniowe ma być zachowane kosztem wczesnego śniadania, a nie kosztem późnej kolacji. I
Także powinniśmy spać codziennie w tym samym oknie żywieniowym, ponieważ są też badania, które mówią o tym, że ważne jest nie tyle godzin, ile śpimy, co ważniejsze jest to, żebyśmy codziennie w tym samym oknie żywieniowym, przepraszam, w tym samym oknie spali. Więc ja oczywiście uważam, że to jest równorzędne, czyli powinniśmy i spać te minimum 7,5 godziny. Ja jestem akurat taką osobą, która te 8 godzin musi przespać, choćby się waliło, paliło, to i tak musi te 8 godzin przespać, bo jak prześpię się mniej, to się czuję źle. I też powinniśmy codziennie o tej samej porze zasypiać i budzić się. Zarządzaj własną ekspozycją na światło, czyli wyjdź na wschód słońca i na zachód słońca, tak? Ponieważ jeśli my wychodzimy rano na wschód słońca, to słońce ma różne długości fal w tym swoim promieniowaniu i inne długości fal są rano i inne długości fal są wieczorem, czyli rano mamy tą falę światła niebieskiego, czyli 480 nanometrów, natomiast wieczorem, czyli kiedy już jest zachód słońca, to mamy tutaj podczerwień, czyli tej fali światła niebieskiego już nie ma, czyli melanopsyna do naszego jądra skrzyżowaniowego rano wysyła informację, że dzień się rozpoczął, natomiast jeśli my wychodzimy na zachód, to melanopsyna wysyła do naszego jądra skrzyżowaniowego informację, że dzień się kończy, czyli możemy zaczynać wydzielać melatoninę. Dalej, tak jak mówiłam, nie siedźcie w domu, starajcie się przebywać na dworzu tyle, ile tylko możecie. Oczywiście, jeśli chodzi o to słońce, bo też takie pytania mogą się pojawić, nie ma znaczenia, czy są słońce, czy są chmury. Tak naprawdę te promieniowanie słoneczne i tak do Waszego oka dojdą. 4-5 godzin spędzone na plaży, w parku czy na słońcu powoduje to, że stajemy się później mniej wrażliwi na światło wieczorem. Teraz tak, powinniśmy także zadbać o naszą sypialnię, czyli żeby ta higiena snu była odpowiednia. Więc po pierwsze w sypialni powinna panować absolutna ciemność, czyli tak naprawdę jeśli my wystawimy przed siebie rękę, to musimy po prostu nie widzieć naszej dłoni. Nawet zwykła dioda będzie Wam przeszkadzała w zaśnięciu, czyli zadbajcie o to, żeby tam nie było ani jednej diody, ani żadnej lampki, jak śpicie oczywiście, nie? I pamiętajcie, jeśli chodzi tutaj o tą ciemność, to dużo lepiej zainwestować w rolety, które to pomieszczenie Wam zaciemnią, ponieważ tak jak powiedziałam, z tym doświadczeniem na kolanach, pod świeceniem pod kolanem, fotoreceptory znajdują się także w skórze. Także warto tutaj bardziej postawić na rolety, a nie na maskę. Maska się fajnie sprawdzi, na przykład na wyjazdach, albo jeśli właśnie jesteście gdzieś poza domem i tych rolet nie macie, to wtedy ta maska jak najbardziej będzie lepsza niż nic. I też zwróćcie, kochani, uwagę, jak śpią Wasze dzieci, ponieważ supresja melatoniny przez światło jest 2 razy większa u dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych. A tymczasem badanie z 1999 roku pokazuje, że tylko 10% młodych ludzi w wieku od 2 do 16 lat śpi w całkowitej ciemności. I teraz jeśli chodzi o światło w sypialni, bo tam też widzieliście, że były te lampki na moim plakacie, więc o co chodzi? Słuchajcie, nasze oko jest przystosowane do wyłapywania światła z góry, tak? Bo u góry jest słońce, więc te komórki zwojowe, siatkówki, one wyłapują głównie światło z góry. Więc wieczorem, jeśli chcecie tutaj mieć już jakieś światło, to po pierwsze fajnie, żeby to by było żarówki wolframowe, a nie żarówki LED-owe, albo żarówki z podczerwienią, tylko też, żeby to nie były LED-owe, chyba że one nie migają. I warto postawić na to, żeby to było oświetlenie na przykład, które stoi na podłodze albo w tych dolnych partiach, bo ono wtedy nie będzie aż tak wyraźnie wyłapywane przez Wasze oko. W sypialni, no to chyba już wiemy, że nie może stać telewizor. Sypialnia ma służyć tylko do spania i do seksu, czyli tak zwane 2S. Jeśli ktoś z Was ma problem, musi po prostu zasypiać przy jakimś dźwięku, to lepiej sobie włączyć, można sobie to znaleźć w internecie, tak zwany biały szum, a nie po prostu zasypiać przy dźwięku telewizora. I teraz słuchajcie, jeśli my musimy pracować wieczorami, czyli jeśli ta ekspozycja na światło niebieskie jest nie do uniknięcia, no to wtedy wiadomo, że instalujemy sobie na nasze telefony czy komputery Eflux albo Iris, czy tam jeszcze jakieś inne aplikacje czy programy, które pozwolą to światło niebieskie nam wyłączyć bądź zredukować. No i oczywiście, kochani, stawiamy na okulary. Okulary tutaj, ja oczywiście mam te okulary i powiem Wam tak, pomyślałam sobie, że je dzisiaj założę, bo to będzie, będę, wyjdę na straszną hipokrytkę, jeśli będę prowadzić live o rytmie okołodobowym i będę to robić w nocy bez okularów, ale okazało się, słuchajcie, że jak ja te okulary zakładam, to ja nie widzę tego, co ja mam na zielono w moich notatkach zaznaczone, więc póki korzystam z moich notatek, to jeszcze okularów nie założę. W
każdym razie to są okulary All Eye. Jeśli one kosztują tam około, nie wiem, 170 zł, jeśli używacie ich tylko w domu, nie zależy Wam na tym, żeby one były jakoś w miarę eleganckie, to polecam okulary Uvexy, które możecie sobie kupić na stronie Biohackera. On ma tam je za około 100 zł. Także to jest tańsze rozwiązanie i one też są takie, bo one są całe zabudowane, nie? Więc taka jest różnica, jeśli chodzi o te okulary. Dalej, kochanie, żarówki. Tak jak mówiłam, nie stosujemy żarówek LED-owych. Stawiamy na oldschoolowe żarówki wolframowe. Wyłączamy na noc Wi-Fi z kontaktu, dlatego i telefon wprowadzamy w tryb samolotowy, dlatego że promieniowanie elektromagnetyczne, ja już nie wnikam w to, jaki ono ma wpływ na nasze zdrowie, ale promieniowanie elektromagnetyczne zaburza nasz zegar biologiczny. Nie zapalaj światło, również jak idziesz siku. I teraz jeśli chodzi tutaj o te telefony, to też musicie pamiętać, że nawet jak sobie założycie te okulary, czy zainstalujecie sobie te wszystkie irisy i te efluxy i te inne rzeczy, to pamiętajcie, że telefon budzi Was nie tylko przez światło niebieskie, ale także przez dawki dopaminy, które sobie dostarczacie. A my wiadomo, że jeśli zasypiamy, to bardziej nam zależy na tym, żeby pobudzić nasz układ przywspółczulny, a nie pobudzić nasz układ współczulny. Czyli nie, żeby go tam ciągle bodźcować, nie? Obniż temperaturę sypialni przed snem do minimum 21 stopni. Fizjologicznie właśnie robi to melatonina przez jądro nadskrzyżowaniowe. Natomiast jeśli mamy problem, jeśli ta temperatura się nie obniża, bądź chcemy wcześniej zasnąć, no to rzeczywiście lepiej sobie tą temperaturę w sypialni obniżyć. Stosuj rytuał wyciszenia. Czyli co mam na myśli? Więc generalnie ludzie, którzy zasypiają, to nie jest tak, słuchajcie, że my wchodzimy do sypialni, zgasimy światło, kładziemy się do łóżka, przykrywamy kołdrą, cyk i zasypiamy. To nie jest coś, co się pojawia na pstryknięcie palców. To jest bardziej coś, co można porównać do lądowania samolotów, to całe zasypianie. I jeśli my wiemy, że mamy problem z tym zasypianiem, no to warto tutaj popracować nad tym, co możemy zrobić, bo tak naprawdę my na nasz sen pracujemy już od momentu, kiedy wstaniemy, tak? Czyli od momentu, kiedy my otworzymy oko, już pracujemy na to, jak będziemy spali wieczorem. Czyli ten rytuał wyciszenia, czy to będzie stretching, czy to będzie medytacja, czy to będzie czytanie, czy to będzie gorąca kąpiel. Dlaczego gorąca? Bo niektórzy może się dawać, jak gorąca, jak przed chwilą mówiła, że mamy obniżyć temperaturę w sypialni. No więc gorąca kąpiel spowoduje to, że przez to, że mamy tutaj, że tak powiem, na niższych partiach ciała, czyli tych bliżej skóry, mamy temperaturę wysoką, to wnętrze wtedy się bardziej wychładza. Jest coś takiego, słuchajcie, jeszcze jak yoga nidra, o tym właśnie mówił dużo Andrew Kaufman. To jest taka jakby medytacja prowadzona i ona wprowadza Was taki jakby świadomy sen, czyli to jest taka bardzo głęboka relaksacja na poziomie ciała i umysłu, więc to też ja osobiście tego nie praktykuję, no ale ja raczej tutaj nie mam żadnych problemów ze snem, więc jak najbardziej osoby, które gdzieś tam, nie wiem, jeszcze są w temacie jogi, mogą się tym tematem zainteresować. Bardzo dobrym środkiem nasennym jest również, słuchajcie, orgazm. Orgazm powoduje wyrzut prolaktyny, która uspokaja nam ciało i uspokaja nam umysł. I teraz jeśli chodzi o orgazm, to będziemy to stosować albo osiągając przez seks z partnerem i z partnerką, albo przez masturbację. Też Andrew Kaufman mówi o takim badaniu ankietowanym, w którym bardzo dużo osób używa masturbacji jako środka nasennego. Natomiast no, seks z partnerem i z partnerką będzie miał tą przewagę nad masturbacją, że oprócz prolaktyny jeszcze produkujemy oksytocynę, która również będzie nam to ciało uspokajać i umysł uspokajać i obniżać nam poziom kortyzolu. Nie licz owiec przed snem, ponieważ wbrew pozorom to utrudnia zasypianie. Tak naprawdę lepiej zafundować sobie jakąś wizualizację, w której na przykład robimy sobie spacer po lesie albo po plaży. I teraz jeśli na przykład, bo wiele osób ma ten problem, że nie może zasnąć, bo ma natłok myśli, albo na przykład budzi się w nocy i w tym umyśle się kotłuje, to nigdy, słuchajcie, nie robimy tak, że leżymy i sobie mówimy, muszę zasnąć, albo też najgorsze jest to, jak patrzę na zegarek i o Boże, jeszcze, Boże, już 7:20, dobra, trochę mi zeszło, no jeszcze 2 godziny mi do snu zostało, jeszcze mi zostało 3 godziny, jeszcze mi godzina została snu, także najlepiej w ogóle wszystkie zegary z sypialni się
pozbyć, oprócz telewizora, bo tak jak mówiłam, sypialnia wam się wam się kojarzyć tylko i wyłącznie ze spaniem i seksem, a nie z pokojem telewizyjnym czy z pokojem, w którym jecie. Także wracając do naszych natłoku myśli, nigdy nie robimy tak, że próbujemy odwrócić uwagę umysłu umysłem. Czyli jeśli my mamy problem z naszym umysłem, to musimy zaangażować w proces zasypiania ciało. Czyli na przykład robimy jakieś ćwiczenia oddechowe. Jeśli mamy problemy, to można sobie też godzinę bądź dwie przed snem spisać je na kartce, prowadzić tak zwany dziennik zmartwień, tylko właśnie nie robić tego bezpośrednio przed snem, tylko rzeczywiście tą godzinę, dwie przed snem. Czy jakiś właśnie stretching, albo właśnie króciutki spacer wokół domu, tak? Czyli pamiętajcie, że nie próbujemy uśpić umysłu umysłem, tylko angażujemy w to ciało. No i na koniec też taka tutaj jeszcze jedna rada, że jeśli rzeczywiście była taka sytuacja, że mieliście ten sen beznadziejny, to nie robimy nic innego, czyli nie kładziemy się wcześniej spać, nie pijemy więcej kawy, nie robimy drzemki w ciągu dnia, dlatego, że po prostu chodzi o to, że organizm ma swój jakiś rytm, w którym zasypia. I jeśli my tutaj będziemy kolejne dystraktory, okej, nam będzie trochę łatwiej, tak? Ale my musimy doprowadzić nasze ciało do równowagi, w której był wcześniej, a nie na naszą głowę, nie? Także organizm wraca sam do tego swojego rytmu, a nie korzystamy z jakichś tutaj dodatkowych dystraktorów, które będą dalej ten rytm nam zaburzać. No i na koniec, słuchajcie, taki cytat, który powiedział Szekspir: sen to najposilniejszy składnik uczty życia. Dobra, to słuchajcie, ja już teraz skończyłam omawiać moje notatki, więc sobie założę okulary. Pokażę wam teraz, już w ogóle wyglądam jak pani profesor w tym krawacie. Także słuchajcie, pokażę wam książki, z których ja korzystałam i zaraz przejdę do pytań. Więc tak, pierwsza książka, którą polecam na każdym live praktycznie, to jest książka Matthew Walkera, Dlaczego śpimy? To jest dla mnie, to jest po prostu taki, że tak powiem, ojciec snu, który rzeczywiście tym snem się bardzo dużo zajmuje. Możecie też znaleźć bardzo dużo jego podcastów w internecie z różnymi osobami i też warto sobie w to iść. Dalej, druga książka, Śpi, jedz i ucz się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym. To też jest książka, z której korzystałam, przygotowując się do dzisiejszego live'u. Też bardzo fajna książka, którą naprawdę polecam. Mam, słuchajcie, jeszcze dwie książki, której przyznam się, że je zamówiłam, ale jeszcze ich nie czytałam, bo nie miałam za bardzo czasu. Pierwsze to jest Naturalny rytm dobowy, działaj w zgodzie ze swoim organizmem. To jest Ayurveda dla początkujących, więc to taki trochę już może nawet nie szamańskie, bo z tego co przeglądałam, to bardzo fajne rzeczy tutaj są, więc to też na pewno warto polecić. No i jeszcze jedna książka, Zegar dobowej aktywności narządów według tradycyjnej medycyny chińskiej. No to powiedzmy sobie, że to już jest trochę szamańskie, ale przeglądałam to pod kątem aktywności, bo tam mamy też opisane w konkretnych godzinach, jak wygląda aktywność narządów i rzeczywiście to się zgadza z tym, co jest w badaniach, więc wydaje mi się, że zresztą medycyna chińska zawsze miała sens, więc wydaje mi się, że ma to duży sens. Jeszcze słuchajcie, mam jedną książkę, ale to jest książka już dla osób, które naprawdę głęboko siedzą w temacie. To są Zegary biologiczne pana Bronisława Cymborowskiego. Z tym, że to już jest naprawdę mechanizmy molekularne i to może nawet nie tyle u człowieka, ale u owadów, ogólnie u zwierząt, u organizmów jednokomórkowych. Także no już taki naprawdę wyższy level, nie? Dobra, teraz słuchajcie, ja tylko wezmę komputer i sobie przejdę do pytań. Zobaczę, co tam jeszcze było w tych pytaniach. Bo pamiętacie, że tutaj jak przeglądam, to zawsze jest problem, więc sobie zastosowałam taką strategię. Okej, tylko muszę znaleźć teraz live'a, który się właśnie odbywa. Dobra, mamy live'a, mamy komentarze. O, widzę, jak okulary nałożyłam. Ale to dziwne, słuchajcie, w ogóle na maksa. Dobra, mamy komentarze. Kawa na 8 godzin. Czekajcie, tylko czy ja tu mam wszystkie? Właśnie nie są wszystkie. Dobra, zobaczymy, jak to dalej wygląda, bo nie widzę tu wszystkich komentarzy. A, okej, dobra, bo już wiem, ja muszę sobie wejść na tego live'a, z tego co ja pamiętam. I wtedy chyba będzie widać te wszystkie komentarze. No, teraz chyba są. Dobra, tak, są od początku. Co jest przyczyną wybudzania się w nocy około 3 na godzinę, półtorej i potem zasypianie, spanie do 9 rano?
Aniu, no słuchaj, mówiłam, zwróć uwagę po prostu, nie powiem Ci, co jest przyczyną, bo przyczyn może być wiele. Na pewno zwróć uwagę, o której pijesz ostatnią kawę. Zwróć uwagę na ekspozycję, jak wygląda Twoja ekspozycja na światło niebieskie. Bo tak naprawdę może to być powodem to, że po prostu za mało występuje supresja melatoniny przez światło niebieskie. Także po prostu zadbaj o rytm okołodobowy i zobacz, czy po prostu te problemy się skończą. Czy jeśli masz problemy właśnie tego typu, że gdzieś tam wstajesz i myślisz, to spróbuj sobie zastosować ten dziennik zmartwień prowadzić. Witamina D na sen oraz kiedy brać. No generalnie witamina D wiadomo, że wpływa na wszystko, natomiast witaminę D bierzemy zawsze rano, ponieważ witamina D ma nam imitować słońce, tak? Czyli bierzemy zawsze rano, wiadomo, z posiłkiem, w którym występują tłuszcz. Jakie suplementy brać przed snem? No słuchajcie, można tutaj sobie poeksperymentować z magnezem. Jeśli chodzi o ten L-tryptofan, to on też nie do końca może się sprawdzić, dlatego że z tryptofanu powstaje właśnie serotonina, a tak naprawdę w fazie REM, faza REM to jest jedyny okres w naszym śnie, kiedy nie produkujemy ani serotoniny, ani noradrenaliny, więc tak naprawdę u niektórych osób ten tryptofan może się sprawdzić, u niektórych nie. Ale na pewno warto sobie zastosować na przykład glicynian magnezu czy glicynę. Dobra, teraz dalej. Iza pisze, że dziadki chodzą spać skórami i z nimi wstają. No właśnie, no bo ten rytm dobowy w ogóle nie jest niczym zaburzony. Krawat, tak, fajny. Ania znowuż pyta, czy można wypić lampkę wina przed snem. Aniu, wydaje mi się, że temat alkoholu już wyczerpałam, więc powiem tak, jeśli tą lampkę sobie wypijesz okazjonalnie, to się nic nie stanie, natomiast przy chronicznym spożywaniu alkoholu niestety będzie to działało tylko i wyłącznie na Twoją niekorzyść. Czy palenie suszu CBD także wpływa tak samo? Kuba, wiesz co, powiem Ci, że nie czytałam badań, jak wygląda palenie suszu CBD. Bardziej tutaj, jeśli chodzi o olejek CBD, to on rzeczywiście może poprawiać ten sen, znaczy się działać korzystnie na sen, natomiast nie spotkałam się z badaniami dotyczące palenia suszu CBD. Tak, właśnie tak Julia, to samo mówił właśnie Matthew Walker, że każda ilość wypitego alkoholu przed snem zaburza fazę REM. Tak samo właśnie z tetrahydrokanabinoidolem to wygląda, tak? Czyli każda ilość spalonej marihuany, czy każda ilość wypitego alkoholu będzie nam ten sen zaburzać. Kawa na 8 godzin przed snem, a herbata. Joasiu, herbata działa tak samo. Ja Wam powiem, tylko tam mamy tą teinę. Ja Wam powiem, że ostatnio też eksperymentowałam na sobie, bo dostałam od mojej przyjaciółki Klaudii, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo fajną herbatę z takimi różnymi suszonymi owocami i innymi takimi dodatkami. No i słuchajcie, jak wypiłam tą herbatę sobie o godzinie, i to kilka razy to powtórzyłam, wypiłam sobie tą herbatę o godzinie 16 czy 17, to autentycznie budziłam się w nocy i kręciłam się chyba, nie wiem, nie patrzałam na zegarek, ale nie mogłam zasnąć przez długi okres czasu, więc kofeina czy tateina w herbacie działa tak samo. To, co możecie sobie wypić, to są jakieś zioła, tak? Czy to będzie jakaś pokrzywa, czy to będzie jakaś melisa, gdzieś tam też może nas trochę wyciszyć i ten sen nam poprawić, więc zioła ok, natomiast taka czarna herbata nie za fajna. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Wszystkie pytania już tutaj omówiłam. Mam nadzieję, że nie umarliście z nudów i że live był w miarę ciekawy. Dziękuję Wam bardzo za obecność. No i życzę Wam miłego wieczoru i pamiętajcie, dbajcie o swój sen, dbajcie o gdzieś tam o ten rytm okołodobowy. Ja jestem taką osobą, dla której ten sen był zawsze najważniejszy i nigdy nie rozumiałam właśnie osób, które mówiły tego typu rzeczy, które napisałam w opisie, wyśpię się po śmierci, czy szkoda czasu na sen. Dla mnie moment, w którym kładę się spać, jest tak samo, jest jedną z najprzyjemniejszych chwil w ciągu mojego dnia. Tak samo moment zresztą, w którym wstaję, zwłaszcza jeśli obudzę się z całkowicie wyspaną adenozyną, obudzi mnie mój rytm okołodobowy, czyli rano obudzi mnie głód, bo tak naprawdę rano powinniśmy być głodni, no to wtedy jestem w takim stanie, że żadnych wdzięczności nie muszę praktykować, bo po prostu wszystko pojawia się samo. Jestem szczęśliwa, że żyję, jestem szczęśliwa, że jestem tu i teraz, jestem szczęśliwa, że mam to, co mam, także polecam Wam naprawdę z tego skorzystać i będziecie zdrowsi i wszystko będzie super. Dobra, trzymajcie się, już więcej nie zanudzam. Dzięki Wam za obecność. Pa, pa.